Co dzisiaj robimy? Agnieszka z własnej woli posprzątała po śniadaniu i stała teraz w drzwiach kambuza. Wyglądała bardzo ponętnie w krótkich spodenkach i głęboko wyciętej podkoszulce. Jerzy gapił się na nią i nic nie myślał, tylko był kontent. Zaraz popłyniemy na weczę gorda, odrzekł Jacek. Chcemy z Zibim wam pokazać takie fajne kamyczki i parę ładnych miejsc. A co? Macie jakieś specjalne życzenia? Ja mam, zgłosiła się Lilianna. Ja bym chciała, żeby była wyspa na tej wyspie dwie palmy, między palmami hamak, a w tym hamaku ja. I duży murzyn, który mnie będzie wachlował liściem palmowym. Jacek popatrzył z wyraźną sympatią na starszą panią z włosami jak ogon szopa. Wysp, tu mamy dostatek. Palmy są, hamaki między nimi wiszą, natomiast nie mogę ci niestety, droga Lilu, zapewnić murzyna z wachlarzem. Noel Hart również patrzył na Lilianę z wyraźną sympatią. Ja cię mogę wachlować, jeśli tylko będę miał czym. Bosko. Róża, mówiłam ci, życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Róża z pewnym niepokojem oglądała swoje nogi. No nie wiem. Ja tam spuchłam po sześćdziesiątce. Nogi mnie bolą. Wsadź do wody, poradziła jej przyjaciółka. Usiądź na tych schodkach, na rufie i wsadź nogi do morza, na pewno ci pomoże. Woda i sól. Jacek, ona może tu siedzieć? Oczywiście, tylko się trzymaj, żebyś nie wpadła do wody, a ja będę wolniutko płynął. Jerzy z Grzegorzem pomogli Róży usadowić się wygodnie. Ostrożnie spuściła długie nogi do wody i zrobiło jej się bardzo przyjemnie. Nie wierzę, powiedziała. Nie wierzę. Zawsze moczyłam nogi w miednicy i przeważnie zapominałam dosypać soli. Do licha. Nie mam kapelusika. Czy ktoś może mi podać kapelusik? Leży w naszej kabinie na samym wierzchu. Po chwili miała już na głowie błękitny kapelusik ze słomki z szydełkowym kwiatkiem i wyglądała wypisz, wymaluj jak amerykańska babcia na wilegiaturze. Apostoł szczęścia odcumował już od bojki, odpłynął kawałek i właśnie stawiał żagle. – Gońcie nas! – wydarły się Jaga z Niką. Wyglądało na to, że młodzież czuje się już jak najbardziej zaaklimatyzowana i gotowa na podbój Karaibów. – Spokojnie, tu jest oddział geriatryczny! – odkrzyknęła im Lilianna, zmierzająca ostrożnie w kierunku dzioba. – Sami się gońcie! – powiedziałam coś nie tak? Zwróciła się do własnego, chichoczącego towarzystwa. – Idę się opalać! Tam jest słońce. Ja cóż, nie martw się, posmarowałam się faktorem pięćdziesiąt i czapeczkę mamu, chociaż nienawidzę. Tylko proszę bądź ostrożna. Pamiętaj, zawsze jedna ręka dla ciebie, a druga dla jachtu. Coś ty powiedział? Spytała z połowy drogi. Masz się trzymać, zawołał za nią Noel. Pójdę ją asekurować, a wy tu pilnujcie róży, żeby nam do wody nie wpadła. Jacek z pomocą Grzegorza i Jerzego odcumował odbojki i włączył silnik. Katamaran wolno ruszył z miejsca. Och, jak cudnie, pisnęła Róża. Jacuzzi. To się tak nazywa? Z dziobu też dobiegły jakieś entuzjastyczne okrzyki. Co mówisz? Wrzasnęła Michalina. Murzyn, darła się zachwycona Lilianna. Murzyn tu jest. Jaki murzyn? Pod spodem! Jerzy podniósł się z siedzenia. Przejdę się, zobaczę o co jej chodzi. Wrócił po chwili rozbawiony. Ona mówi, że pod tą siatką, wiecie którą, między pływakami, Jacek trzyma Murzyna. Ona leży na siatce, a Murzyn ją wachluje od spodu. Ten Murzyn nazywa się Atlantyk, uśmiechnął się Jacek. I mówisz, że to duże za nami to jest tortola? Jaga i Dawid, podobnie jak pani Róża, siedzieli na prawym pływaku apostoła Szczęścia, na schodkach wiodących do wody i chlapali nogami w kilwaterze. Nie mieli za dużo miejsca, więc siłą rzeczy siedzieli przytuleni. Tak, Jagulka, Tortola i Beef Island, bo wierzę, że my przylecieliśmy na Beef Island. Nic podobnego, przylecieliśmy na Tortole. A otóż nie, lotnisko jest na Beef Island. One są połączone mostem, te wyspy. Kurczę, tu dokoła same wyspy. Jak mówiłeś? Beef Island? Wyspa Bewsztykowa? No, prawie. Patrz, startuje. Taki sam jak nasz wczorajszy. Wiesz, jaki to typ? Dawid miewał czasami w stosunku do swojej kochanej jagulki zapędy profesorskie, co jej zupełnie nie przeszkadzało. Startujące samoloty obserwowali już od rana, bo lotnisko budziło się o świcie. Jakimś cudem ich warkot nie był wcale denerwujący. Niektóre były spore, odrzutowe, inne małe i wakacyjne w swoim wyrazie. Tortolot, powiedziała jaka. Samolot, tortolot. Taki typ ogólny. Fajne one są. Patrz! Wychyliła się tak nagle, że gdyby obdarzony refleksem Dawid jej nie złapał, poleciałaby do wody. Jagulka! powiedział z wyrzutem. Chcesz, żebym umarł ze strachu? Co to jest? Mamo, to żółw! Obecni na rufie rzucili się w ich stronę. Ze szmaragdowej toni wyłaniały się łeb i łapy sporego żółwia. To dlatego tortola nazywa się tortola, wyjaśnił zbianocha. Ładny z niego okaz. Byłoby sporo zupy. Zaśmiał się hałaśliwie z własnego konceptu. Załoga spojrzała na niego z oburzeniem. Żółw, jakby też usłyszał, z godnością zanurkował. I zniknął. Virgin Gorda okazała się dużą wyspą, do której oba katamarany podpłynęły od południowej strony w miejscu zwanym The Baths. Tylko dwie osoby nie objawiły entuzjazmu na jej widok. Dwuletnia Krzysia Marysia, chwilowo całkowicie zajęta gumowym słonikiem, oraz Bronik, którego w tym archipelagu... Interesowała wyłącznie anegada z jej flamingami i słonymi rozlewiskami, gdzie brodzą zapewne olśniewające ptaki różnych nieznanych gatunków. Cała reszta wykonywała liczne okrzyki zdumienia i zachwytu oraz pstrykała zdjęcia jak szalona. Osobliwością dbaw były głazy. Gigantyczne głazy wulkaniczne, gabarytami wielokrotnie przekraczające na przykład mały domek Michaliny w Zdrojach. Albo i sporą willę notariusza na gumieńcach. Zaokrąglone, szare, prawie czarne, niektóre pokryte jakby białym nalotem, z nieregularnymi, gładkimi otworami różnej wielkości. To wygląda, jakby tu kiedyś przyszedł olbrzym i te wszystkie kamienie po prostu wysypał. Zauważyła Nika, przedtem dość cicha i bez humoru. Jako jedyna bowiem z obu załóg odchorowywała trochę podróż. Teraz jednak oczy jej błyszczały i wyglądała ślicznie w żółtym kostiumie kąpielowym, co robiło ewidentne wrażenie na obu juniorach Brańskich, a zwłaszcza na Jurku. Trochę mu wleciało do wody, powiedział onże Jurek, starając się, żeby wypadło to nonszalandzko. Czy my tam pójdziemy? Myślę, że tak, odrzekł Zibi Janocha. Zawiozę was tam dingi. Wszyscy jadą. Marcelina postanowiła zostać z Krzysią na pokładzie katamaranu. Trochę miała za złe bronikowi, że nie zostaje z nimi, ale on żywił nadzieję, że może i tu spotka na brzegu jakiegoś ptaka z gatunku brodzących, którego jeszcze nie widział. Popłynął więc z całym towarzystwem. Samotność matki z dzieckiem nie trwała długo. Zibi odwiózł klub na plażę i wrócił, żeby nie była taka sama, jak to określił. Tym razem zamiast egzotycznego drinka zaproponował jej po prostu herbatę. Okazało się, że w tropikalnym upale, acz bez przesady z tym upałem, było około 30 stopni, co i u nas się zdarza, zwykła czarna, gorąca herbata smakuje wyśmienicie i doskonale orzeźwia. Tak patrzę na ciebie i na tę maluczką, powiedział ze swoim charakterystycznym, amerykańskim akcentem. Śliczne jesteście obydwie. Lovely. Dobrze się domyślam, że Kwishon nie ma tatusia. Błonik nim nie jest, prawda? Marcela skinęła głową, ale nie miała ochoty się rozwodzić nad tym tematem. Zibi jednak najwyraźniej nie słyszał nigdy o delikatności uczuć. Proszę, nie uważaj tego za jakieś zwykłe wścibstwo. Mam dla ciebie wiele życzliwości, Małcelino. Przykło mi, kiedy taka piękna kobieta jest w gruncie rzeczy smutną kobietą. Nie jestem smutna, Zibi. Nie martw się o mnie. Muszę się małtwić. Mam oczy i widzę. Widzę, że dla błonika, który jest ułoczym człowiekiem, najważniejsze na świecie jesteście nie wy, tylko ptaki. Te wszystkie pelikany biegusy i co tam jeszcze. Ja się na tym nie znam. Ale nie bierz mnie, małceliną za gbuła. Nie mówiłbym tego, gdybym nie miał dla ciebie pewnej płopozycji. W drugim dniu znajomości. Marceli było mimo woli przyjemnie, że jednak ktoś się nią zainteresował. Ktoś zauważył, że jest smutna. Kurczę, dlaczego to musiał być obcy facet? Trochę przypomina Mikołaja, z fizjonomii i sposobu bycia. Ciekawe, dlaczego kobiety tak mają, że coś, co powinno wzbudzić ich czujność, budzi ich uśpione sentymenty. Zybi uśmiechnął się łagodnie. – Sama ocenisz, czy warto spłupować. Nie wiem, czy dotała do was wiadomość o oszłotku, który płowadzi moja żona, Błygida. – Hotel i spa na jakiejś wyspie? – Na Cooper Island. Nie tylko hotel i spa, Małcewino. Czy zwróciłaś uwagę, jak nazywa się nasz katamałan? – Oczywiście. Wszyscy się zastanawialiśmy, skąd taka nazwa. – Bo widzisz, moja dłoga – Ośrodek nazywa się tak samo, no pławy tak samo. The Island of Happiness. Chciałbym, żebyś odwiedziła ten ośrodek i porozmawiała z Brygidą. Ja tego nie potrafię ci tak dobrze wytłumaczyć. To ona jest naszym guru. Ale o co tam chodzi w tym waszym ośrodku? Martyna spostrzegła, że Zybi w miarę rozwoju ich rozmowy coraz lepiej mówił po polsku. Jakby zapomniał o swoim amerykańskim akcencie. Brygida, ona jest naprawdę bardzo mądra, uwierz mi, Marcelino. Mam dla niej wszelki szacunek. Poza tym, że ją kocham. Brygida ukierunkowuje ludzi na szczęście, bo na pewno wierzy, że szczęście jest w nas. Nie w czymś, co nas otacza, ale w nas samych. Ona pomaga odnaleźć je w sobie. Studiowała u jakichś buddystów? Nie, nie u buddystów. Brygida spotkała kilka lat temu pewnego szamana, tu, na Karaibach. Ale nie śmiej się. Gdzież bym się miała śmiać z wielkiego szamana? Na Cooper Island? Nie, w ogóle nie na Wyspach Dziewiczych. Wudu i te rzeczy? To chyba na Haiti. Nie chodzi o na nakłuwanie laleczek ani żadne inne takie nieapetyczne historie. To była maleńka wyspa w archipelagu Grenadyn. Wiesz, gdzie to jest? Gdzieś jeszcze na południe od Barbadosu? Mniej więcej, dokładnie na południowy zachód. A jak ta wyspa się nazywa? Ona nie ma nazwy, chociaż źle mówię. E, nawet ma Tu tubelczą. Nie potrafiłem zapamiętać, a w końcu całkiem zapomniałem. Ale jest ona na moich dokładnych mapach, więc możemy sprawdzić. Byliśmy na Grenadynach w takiej spóźnionej podróży poślubnej i popłynęliśmy na tę wysepkę zupełnie przypadkiem. Ale jak mówi moja żona, nie ma przypadków. Są znaki. Trafiliśmy na wioskę tubylców. Chociaż trudno to nawet nazwać wioską. Ich tam mieszkało może dwudziestu, może trzydziestu. I ten szaman. Ja myślałem początkowo, że oni tam siedzą ze względu na szamana, bo on się nie zamierzał nigdzie przenieść, wiesz, bliżej cywilizacji. Ale nie. Oni sami chcieli. Wiesz, oni tam byli szczęśliwi. Wystarczały im perkal i paciorki, jak wielki biały człowiek ich nawiedził? Nie śmiej się z nich, oczywiście żaden perkal i paciorki. Mieli jaką taką kanalizację, bardzo dobrą wodę źródlaną. Raz na tydzień przypływał do nich prom z zaopatrzeniem. I wiesz co ciekawe? Nie kupowali nigdy alkoholu ani tytoniu. W krainie rumu i cygar masz pojęcie? A dlaczego byli szczęśliwi? Umieli znaleźć to szczęście w sobie. To były właśnie nauki ich szamana. On jakoś się nazywał? Nie śmiej się, ale nie. On był bezimienny. A teraz najważniejsze: przyjeżdżali do niego od lat ludzie z obu Ameryk. I to nie żadne prymitywy, tylko doktorzy nauk. Kiedy myśmy tam byli z Brygidą, siedział u niego Hindus, doktor nauk filozoficznych, już od roku. Mówił nam, że w żadnym aśramie nie uzyskał takiego spokoju ducha jak tam, na tej malutkiej wysepce pośrodku Atlantyku. Zibi Janocha wyglądał, jakby mówił całkiem poważnie. Dlaczego zresztą miałby jej szklić? Marcelina poczuła trochę wbrew sobie, że ją to zainteresowało. My tam popłyniemy? Nie, to dla nas za daleko, ale chciałbym ciebie, szczególnie ciebie, zaprosić do ośrodka mojej żony. Bo wiesz, jak zaczynaliśmy tu na Karaibach nowe życie. To ja pływałem, żeby zarobić, a ona na przeszło pół roku została na tamtej wysepce na Grenadynach. Dużo się nauczyła, naprawdę. Może będziesz chciała z tego skorzystać? Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Możemy gdzieś się tu urwać? Nika Mokrzycka patrzyła na jake groźikówne oczami wielkimi ponadnormatywnie. Tu szkoda. Patrz, jakie te głazy są obłędne, ale jak już wrócimy na katamaran, to się możemy gdzieś zaszyć i pogadać. O tym, co ty wiesz, a ja rozumiem? No. Dobra, ja też chciałam, tylko jeszcze okazji nie było. Bo Dawid stale cię trzyma za rączkę. A ciebie Jurek zaraz zacznie. Istotnie Jerzy Junior zbliżał się właśnie i też miał duże oczy na dodatek. Mocno rozmaślone. Tak mu się ostatnio robiło na widokniki. Zanim postępował Dawid, zupełnie jakby się bał, że może jednak Jurek maśli się do jego jagulki. Chodźcie, dziewczyny, powiedział zachęcająco Jurek. Tam można przejść między głazami. Groty fajne są, takie klimaty trochę jak w naszych błędnych skałach tylko w błędnych skałach nie ma wody. Jak dobrze napada, to też są jeziorka mruknął niepiera. Ale faktycznie ta woda tutaj jest ładniejsza i te kamienie są inne. Bo wulkaniczne błysnął Jurek. Chodź, Niczka, pokażę ci jedno fajne przejście. Mogę do ciebie mówić, Niczka, Niczko? Dwie młode i urodziwe pary rozeszły się wśród gigantycznych głazów. Byle dalej od siebie. Z tym, że jednak młody Brański i Nika nie byli jeszcze na etapie przytulanek. Aczkolwiek młody Brański myślał o tym etapie coraz intensywnej. Nie był tylko pewien, ile Tanika ma lat. Wyglądała na jakieś siedemnaście, ale pozory mogą mylić. Piętnaście mam, odpowiedziała po prostu na pytanie, które zadał, podsadzając dziewczynę, żeby sobie mogła usiąść na wysokiej skale. Zaklął w duchu i postarał się natychmiast zacząć myśleć o niej jak brat. Nie było to łatwe. Nika była śliczna i oryginalna. Wprawdzie teraz dziewczyny bardzo wcześnie zaczynają. Jurek Brański nie miał jednak specjalnego serca dla tych, które szybko zaczynają. Może warto będzie na tę niczkę poczekać? Wyglądasz na więcej, powiedział swobodnie, co go trochę kosztowało. Miałaś coś z buzią, że jesteś taka trochę asymetryczna? Raka. Jasna dupa. Przepraszam, niczka, strasznie cię przepraszam. Wyrwało mi się, ale ładnie jesteś zreperowana. A w ogóle śliczna z ciebie dziewczyna. Nie wytrzymał. Fajnie. Uśmiechnęła się do niego z wysokości. Ty też jesteś śliczny. Przestań. żachnął się, ale zaraz się połapał. Żartujesz. Z tym rakiem mówiłaś poważnie? Poważnie. Miał jedną dobrą stronę, dzięki niemu tu jestem. Opowiedziała mu o swoim leczeniu w klinice doktora Orzechowskiego, gdzie opiekowała się nią ciocia Grosik. Jak dzięki temu zbliżyła się do ojca, ona, ale i ciocia też. No i w efekcie znalazła się na katamaranie na Karaibach. Najważniejsze, że już jesteś zdrowa. Jurek zastanawiał się, ile to lat powinien na nią poczekać. Zrobić zdjęcie na tym kamieniu. Sieć, nie ruszaj się. Jaga i Dawid tymczasem znaleźli sobie inne malownicze miejsce wśród głazów. Była to jaskinia z dnem tonącym w wodzie. Dało się przejść po kamieniach. Przeszli, zrobili sobie nawzajem po kilka portretów, a potem wyleźli wyżej na skałę, z której widać było całą zatoczkę. Usiedli na niej i zagapili się na morze. – Jest bosko – oświadczyła Jaga. Powtarzała to już nie pierwszy raz, ale wciąż odczuwała potrzebę podkreślania tego stanu. Bosko i już. No, jest Bosko, Jagulka. Tylko wiesz, trochę się martwię o mamę. Ona tam niby została pod opieką, z ojcem też rozmawiałem. Obiecał mi, że przez te dwa tygodnie nie będzie jej traktował, jakby jej nie było. Zadzwoń. Próbowałem. Tu nigdzie nie ma zasięgu. Zibi mówi, że czasem się udaje, ale mnie na razie się nie udało. Nie martw się, Dawid. Co ci mówił doktor Wroński? Jak już tu jesteś, to zapomnij o tym, co zostawiłeś w domu, bo i tak nie masz na to wpływu. Ciesz się, że jesteśmy tu razem. Cieszę się, Jagulka, naprawdę. Ale nie jest tak łatwo zapomnieć o własnej mamie. Nie uważasz? Na takie pytanie właściwie nie było dobrej odpowiedzi. Jaga więc poprzestała na wypróbowanej metodzie przynajmniej śladowego rozchmurzenia Dawida. Przytuliła się do niego. Na okazję do odbycia konferencji dziewczyny musiały czekać aż do wieczora. Do plaży de dopłynął katamaran geriatryczny, wciąż udekorowany na rufie różą, trzymającą nogi w kilwaterze. A kiedy i tamta połowa klubu zachwycała się kamiennymi gigantami, wszyscy poszli na obiad do baru, gdzie najedli się grillowanych żeberek. Wyglądały bowiem bardzo apetycznie, a do miejscowych specjałów z owoców morza jakoś jeszcze nikt nie dojrzał. Potem oba jachty udały się niespiesznie z powrotem do Mariny pod lotniskiem na Beef Island, bo trzeba było zdobyć bojki na nocleg. Tu słońce zachodzi około 6.30, a wtedy już wszyscy chcą stać na bojkach. Jeśli nie zdążymy, będziemy musieli stanąć na kotwicy, a to jest zawsze niepewne. Można w nocy odpłynąć z nienacka, trzeba by trzymać wachty, a skończyłoby się na tym, że ja bym z nerwów nie spał całą noc. Tylko pilnował. Objaśnił swoją załogę Jacek. Jutro namówię was, żebyście wstali koło siódmej. Zobaczycie, szybko się przestawicie. Dzisiaj musieliśmy odespać podróż. I wczorajsze śpiewy, oświadczyła Michalina. Tata, uważam, że dziś na nas kolej ze śpiewami. Niech oni się do nas podłączają. I nie szanty, tylko balladki irlandzkie ze starych, dobrych czasów. Posłuchajcie o dziadki bardzo pięknej balladki, zacytował Grzegorz. Noel, pamiętasz z czego to? Ballada o trzęsących się portkach, uśmiechnął się Noel. Kochany, na Gałczyńskim mnie nie zagniesz. Nie ma takiej możliwości. Znasz całego na pamięć? Prychnęła pogardliwie Bożena. Cały dzień złościł ją widok byłego męża nadskakującego tym dwóm wariatkom Lili i Róży. Zwłaszcza Lili. Chryste, co to za denerwująca baba, łeb sobie pofarbowała w placki. Ubiera się jak młoda dziewczyna, a zachowuje, lepiej nie mówić. A głupi Noel zachwycony, łazi za nimi i świergoli jak stary wróbel w okresie godowym. I o czym to on z nimi rozmawia? Profesor literatury z fryzjerką. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom, rosną skrzydła. Natomiast trzęsą się portki pentaką. Powiedział Noel z tym obrzydliwym uśmiechem. Panie i panowie, teraz ja pójdę robić drinki. Jacek mogę pogrzebać w twoich butelkach? Oczywiście. To resztki po poprzedniej załodze. Jutro zrobimy nowe zapasy. Czy już mamy kwatermistrza? Agnieszkę, jak sądzę, mamy. A gdzie ją mamy? Agnieszka jest u murzyna. Oświadczyła Lilianna, wyłaniając się z kabiny w swojej kwiecistej chuście, zamotanej jak pareo. Bożeną wstrząsnęło obrzydzenie. Przed chwilą chodziło mi po głowie, słyszałam ją. Wylegują się z Jerzym na lewej siatce, a na prawej jest miejsce dla nas. Różo pospiesz się, kochana. Idziemy do murzyna. Na drinku nie zostaniesz? Nie wytrzymała Bożena. Ja im doniosę odezwał się Noel z kuchni, brzęcząc szkłem. Misiu, tobie dam tylko soczek ponczowy z lodem. Mogę ci dołożyć limonkę. Dołóż, tato. Ja na dziób nie idę, bo tam teraz świeci słońce. Zostaję tutaj. A ja wam zrobię kolację, zadeklarował się niespodziewanie Grzegorz. Mam pomysł na makaron w sosie serowym. Czy ktoś ma zastrzeżenia? Być może ja, powiedziała Zależy, co to za ser. Jakieś pleśniaki tam widziałem. Nazwiemy go sosem gongorzola, bo może tam i jakaś gorgonzola się pałętała. A jeśli pani nie będzie smakował, to są kabanosy, żywiecka i jakieś twarożki. I jeszcze trochę polskiego chleba razowego. Nie zginiemy. Grzesiu, proszę przynieść ojca gitarę. I niech ona tu sobie leży. Jak tatko dojrzeje, to ona już będzie pod ręką. Podczas gdy młodociano męska część załogi Apostoła Szczęścia przechodziła krótkie szkolenie w łapaniu bojki i prawidłowym knagowaniu cum, Marcin Mokrzycki przyglądał się spod oka manewrującemu sterem i silnikiem Zibiemu. Wyglądało na to, że facet nie ma specjalnie wprawy w tym, co robi, ale podobno jest doświadczonym kapitanem. W takim razie może nie ma talentu. Tak czy inaczej, Marcin postanowił mieć oko na tego żeglarza. Alina za to przez cały czas miała oko na Marcina i doznawała coraz silniejszego uczucia, że jednak życie bez niego, choćby na to marynarskie przychodne, nie ma wielkiego sensu. Należało teraz pomyśleć o nice. Niestety, na razie Alina nie miała jeszcze wyrobionego zdania o niej jako członku rodziny, młodszej siostrze Jagi, córce, którą zostanie jej na głowie, podczas kiedy romantyczny tata będzie pływał. Mamy jeszcze dość czasu, żeby o tym pomyśleć. Strawestowała na własny użytek słynną dewizę skarretochary i oddała się dalszemu kontemplowaniu długonosego przystojniaka. Trzeba przyznać, że morzem mu do twarzy. Tymczasem Jurek, Andrzej i Dawid skończyli swoje zajęcia z cumowania i rozłożyli się na siatce, na dziobie, żeby złapać jeszcze trochę przedwieczornego słońca. Po chwili dołączyli do nich Marcela z krzysią i bronikiem, zapatrzonym w ostatnie tego dnia pelikany, a także kapitan Zybi Janocha z tacą zimnych napojów, częściowo wyskokowych. Kapitan Marcin Mokrzycki wraz z ukochaną kobietą zostali na rufie, żeby w spokoju popijać swoje drinki i cieszyć się sobą. Dziewczyny gdzieś znikły. Przed chwilą słychać było ich głosy we wnętrzu jachtu, było więc wiadomo, że się nie potopiły. Alina i Marcin zapatrzyli się na morze, niesłychanie kolorowe o tej porze dnia, równie kolorowe chmury i startujące co chwila niemal tuż nad ich głowami wieczorne samoloty. Świat rzeczywisty, zostawiony w domu, przestał istnieć. Było im po prostu niewiarygodnie dobrze. Jaga i Nika tymczasem zamknęły się w swojej kabinie z dwiema ogromnymi szklankami wody z lodem, nie rozpoczęły jedną z najważniejszych rozmów w swoim życiu. Kurczę, ja nie wiem, jak zacząć, przemówiła pierwsza Nika. Ale musimy porozmawiać, bo sama wiesz, sama wiem. Moja mama i twój ojciec właśnie robią powtórkę z Romea i Julii. Nie czytałam to fajne? Fajne, Szekspira. O Szekspirze słyszałaś. Coś tam słyszałam. Nie za wiele. U mnie w domu nie było specjalnie intelektualnej atmosfery. A wy z mamą, no, z twoją mamą czytacie sobie Szekspira do poduszki? Przestań. My jesteśmy normalne. Ja może chodzę do lepszej szkoły niż ty. A w ogóle ty chyba dopiero jesteś w gimnazjum. I to w pierwszej klasie. Miałam obsuwę rok z powodu raka. Nie martw się. Ja miałam obsuwę. Rok z powodu głupoty. Nie gadaj! Nika ucieszyła się szczerze. Jaga trochę ją onieśmielała, ale skoro zawaliła rok. Dawid też obsunął rok. Ciekawe, czy brańskie też obsunęły rok? Coś ty, brańskie są prymusy, to widać. I po nich, i po ich tatusiu. Ale fajni są wszyscy. Zwłaszcza Juruś, zachichotała Jaga. Wszyscy trzej, sama wiesz! powiedziała uczciwie Nika. Ty, wróćmy do rzeczy. Z tatą Jurka i Andrzeja to raczej pani Agnieszka będzie się żeniła. To znaczy, on z nią. Ja się czasem mylę, jak się denerwuję. To się nie denerwuj. Możemy wrócić do rzeczy. Do Romea i Julii. Jaga się skrzywiła. Do tego lepiej nie. Tamta historia się źle skończyła. Spluń trzy razy przez lewe ramię. Ja chcę, żeby im się dobrze skończyło. To znaczy, co, żeby się pobrali? No chyba tak. Moja mama kiedyś miała męża. To był mój tata, ale on nie żyje. Odkąd zginął, mama ma tylko mnie. Trochę mało, nie? Fajną masz mamę. Każda mama jest fajna, pamiętaj. Twoja też. Nika zbladła. Czy to znaczy, że ty byś nie chciała, żebym ja. Żebyś ty co? Nika nie odpowiedziała, bo chwilowo z nagłej rozpaczy straciła możliwość mowy. I teraz Jaga wykazała zarówno spostrzegawczość, jak inteligencję, a i dobre serce przy tym. Nika, czekaj, rozumiem. Ty byś chciała, żeby oni się pobrali. A ty byś się sprowadziła do nas, tak? Nika tylko kiwnęła głową. No przecież ja nie mam nic przeciwko temu. Nika podniosła głowę. Słuchaj. Ty mówisz, że wszystkie mamy są fajne, bo masz fajną mamę. Moja mama ma teraz nowego męża i nowe życie. I będzie miała nowe dziecko, i najmniej na świecie ja ją interesuję. Nie mów mi, że tak nie jest, bo jest. Nic mi się nie wydaje. Ty wiesz, że jak ja miałam operację, to oni pojechali na śniegi Kilimandżaro, a jej wcale nie obchodziło, jak ja się czuję i czy w ogóle żyję. Nie, no, co ja ci będę opowiadać, kiedy ty mi wcale nie wierzysz? Wierzę ci, nie becz. Ona mnie po prostu nie potrzebuje, rozumiesz? Ona by najchętniej zapomniała, że ja istnieję. Ty wiesz, w jakim ja wypasionym domu mieszkam? Zrobili mi pokój z osobnym wejściem, żebym jak najmniej im w oczy wchodziła. Tyle co przy obiedzie i kolacji, bo jak ja jem śniadanie, to ona jeszcze śpi i wcale nie ma zamiaru wstawać. Ja myślałam, że może jak mój ojciec się ożeni z twoją mamą, bo oni się przecież kochają. Nie jestem ślepa i widzę. To ja będę mogła z wami zamieszkać i że mnie może polubicie. A jak tato będzie wracał z rejsów, to byśmy byli razem. W tym momencie Alina i Marcin spojrzeli na siebie niemal ze łzami w oczach. Trzeba powiem wyjaśnić, że siedząc z drinkami w dłoniach i nogami w wodzie na rufie, na schodkach lewego pływaka głowy mieli mniej więcej na wysokości jednego z okien kabiny obu dziewczyn. Okienka zaś dziewczyny otworzyły szeroko, bo inaczej, przy zamkniętych z uwagi na dyskrecję drzwiach, miały szansę się udusić. W rezultacie ich potencjalnie wspólni rodzice usłyszeli całą tę dramatyczną rozmowę. Mało brakowało, a Marcin byłby się wtrącił. Alina jednak przytrzymała go za ramię i położyła palec na ustach. Nika mówiła dalej zduszonym, ale pełnym pasji głosem: Ja bym się wam specjalnie nie narzucała. Ja wiem, że ty masz swoją świetną szkołę, a ciocia Alina ma klinikę. Namówiłabym tatę, żeby się przeniósł z Gdyni do Szczecina. My tam mamy nasze stare mieszkanie, tata mógłby je sprzedać. Ja nie wiem. Tu straciła wątek, ale udało jej się nie rozpłakać. To byśmy były siostrami, powiedziała wolno Jaga. Tak, jakbyś. Jakbyś chciała, oczywiście. Wiesz, Jaga? No wiem, ja bym chyba mogła mieć taką siostrę jak ty. Kurczę, młodsza siostrzyczka, od razu całkiem stara. Dopiero teraz Nika się rozpłakała. Nika, nie becz. Musimy ich jeszcze przekonać do tego pomysłu. Bo ja widzę, że oni się kochają, ale nie widzę, żeby cokolwiek planowali. No wiesz, z drugiej strony mama mi się nie ze wszystkiego zwierza. Na pokładzie Marcin Mokrzycki ponownie spojrzał w oczy Alinie Grosik i spytał ją szeptem. Ala, wyjdziesz za mnie? Chcesz być żoną marynarza? To nie jest łatwe, ale przecież ja cię kocham jak wariat. Ty mnie podobno też. Jakoś damy radę. Wyjdziesz? Sprzedam to mieszkanie w Gdyni. Do diabła z Gdynią. Weźmiemy Nikę i będziemy rodziną z dwiema dorastającymi córkami. Zapracowaną mamusią i tatusiem w przerwach między rysami. Chcesz? Wyjdziesz za mnie? Alina skinęła głową. Marcin powinien teraz według kregu sztuki wziąć ją w ramiona i obdarzyć namiętnym pocałunkiem. Zamiast tego zerwał się ze schodków, pochylił w stronę otwartego okienka i powiedział w mrok kabiny: Hej, dziewczyny, to już się nie martwcie. Jaga, twoja mama zgodziła się właśnie za mnie wyjść. Nika, zabierzemy cię z tego koszalina. Będzie dobrze. Cofnął się na schodki i dopiero teraz wypełnił swoją powinność wobec ukochanej kobiety, która właśnie przeistoczyła się w jego legalną narzeczoną. Następnego dnia postanowiono płynąć na Anegadę, a to ze względu na bronika, który sechł i marniał w oczach z powodu tęsknoty do flamingów. Ponieważ jednak anegadę od tortoli dzieliła dość spora odległość, kapitanowie zaproponowali, żeby po drodze zahaczyć jeszcze o jakieś ładne miejsca na Virgin Gorda. Tak, by na wieczór dotrzeć do celu, przenocować w tamtejszej marinie, zjeść kolację w jakimś plażowym barze, a jutro dopiero wynająć taksówkę i spokojnie zwiedzić wyspę. Bronik trochę płakał, ale go przegłosowano. Apostoł ze swą młodzieżową załogą wystartował oczywiście pierwszy. Marcin dogadał się z Zibim Janochą, siadł do steru, postawił żagle i po niedługiej chwili śmignął do przodu. Pięcioro młodych ludzi aż się rwało, żeby mu pomóc w czymkolwiek. Ale jak już się rzekło, wiele roboty dla załogi na katamaranie nie było. Od czasu do czasu tylko przy zmianach kursu trzeba było wybierać szoty. Marcin zmieniał go więc ile wlezie, żeby młodzi mieli przyjemność z żeglugi. W efekcie, zanim dopłynęli do północnych brzegów Werczyngorda, cała piątka opanowała tę nieskomplikowaną czynność do perfekcji. Bronik tkwił w tym czasie z laptopem w salonie i oglądał wszystkie swoje zdjęcia tutejszych saganuszek. Alina usadowiła się tak, żeby widzieć swojego mężczyznę przy sterze i z halsu na hals... Zakochiwała się w nim bardziej. Chyba trochę to wyczuwał i sprawiało mu to dużą satysfakcję. Któryż mężczyzna jest wolny od próżności? Chyba żaden. Zupełnie tak samo jak kobiety. Martelina z Krzysią i chwilowo bezrobotny Zibi zasiedli na dziobie, gdzie Zibi otoczył swoją towarzyszkę nadzwyczajną troskliwością, donosząc jej sok z lodem, szukając dla niej najlepszych miejsc w cieniu żegla i zabawiając małą Krzysię. To ostatnie na zmianę z Jagą i Niką, które bardzo polubiły spokojnego dzieciaczka. Było jej dobrze. Dawno nikt nie był dla niej taki miły. Ostatnio Mikołaj. Zanim nie zrobił się zupełnie niemiły i nie odmaszerował do nowej pani, zapewne, żeby dla niej z kolei być miłym. Niech pani się po prostu położy i korzysta ze słońca. Odrobina opalenizny świetnie pani zrobi. Krzysią się zajmiemy i nie pozwolimy jej wyjść z cienia. Może pani być całkowicie spokojna. Oczywiście pamiętała pani o kremie ochronnym. Mój Boże, Bronik nigdy by na to nie wpadł, chociaż trzeba mu przyznać, że potrafi być uroczym człowiekiem i cudnym kochankiem, do czasu kiedy między nią a niego nie wkroczy jakiś cholerny ptak brodzący. Położyła się na siatce, mile od spodu owiewana pod muchem idącym od wody. Co za boskie miejsce. Dopiero kiedy się odprężyła, poczuła, jak bardzo była zmęczona. Na pokładzie szanty, jak przestało na oddział geriatryczny, czyli dom spokojnej starości, panowała atmosfera nieustającego szczęścia i słodyczy. Tworzyli go przede wszystkim, bo jakżeby inaczej, najstarsi pensjonariusze, to znaczy załoganci. Nie mówimy tu o Bożenie, która starała się jak mogła zepsuć sobie samej wakacje. Lila i róża natomiast kwitły i tryskały energią, co dawało rezultaty w postaci całkiem wymiernej. Obie damy okazały się niezawodnymi kucharkami, z wielkim zacięciem i radością produkując znakomite eintopfy, urozmaicone i pożywne. Wyglądało na to, że są urodzonymi matkami karmicielkami może to sprawa ich wieku obie urodziły się w czasach, kiedy dziewczynki bawiły się w dom, a nie w Monopoli. Noel Hart zadomowił się w butelkowej części kambuza i z pełną aprobatą kapitana sam sobie przyznał tytuł nadmistrza drinków. Zakomponował już wszystko, co Jacek trzymał w szafce pod kuchenką, i miał szczery zamiar dokupić wiele interesujących tutejszych składników w najbliższym sklepie na Virgin Gorda. Szczególną miłością obdarzył ów historyczny rum, zwany krwią Nelsona, i postanowił w tym temacie maksymalnie wykorzystać pobyt na British Virgin Islands, skoro bowiem rumu pasera nie można dostać nigdzie poza tym archipelagiem. Nigdzie poświadczył Jacek. Nawet na St. Martin go nie dostaniesz. Kiedyś szukałem tam na lotnisku. Jeśli chcesz się napić rumu pasera, musisz tu przyjechać. Hmm, trochę drogo wypada mruknął Noel. Tym bardziej będę się starał. Starali się wszyscy, oczywiście każdy na swoją miarę. Najbardziej ekonomicznie wypadły Michalina z powodu ciąży i Róża z powodu wielkiej ilości lekarstw, które zażywała, żeby czuć się lepiej albo żeby nie czuć się gorzej. Być może jej leki reagowały jakoś zrumem, bo do nabrania doskonałego humoru wystarczała jej jedna kropelka. Na Virgin Gorda stanęli na krótko w marinie Leverick Bay. Głównie dlatego, że znajdował się tu spory sklep pasera, gdzie uzupełniono zapasy podstawowego trunku, a w sklepiku nie opodal innych trunków, soków, wody w pięciolitrowych baniakach i lodów w plastikowych workach. Apostoł już tu był przed nimi, ale nie poczekał, tylko popłynął dalej wzdłuż brzegów wyspy, żeby zobaczyć eleganckie miejsce zwane Bitter End. Ornitolog Bronik długo jeszcze potem płakał z powodu tego pośpiechu. Pominęło go bowiem przedstawienie, jakie zobaczyli jego przyjaciele z geriatrii. A to przecież on, nie oni, kochał ptaki nad życie, i tak naprawdę jemu się należało. Przedstawienie dała duża saganuszka z gatunku pelikanów. Klub już się w zasadzie przyzwyczaił do ich obecności, niemniej zawsze miło było popatrzeć, jak zdobywają jedzenie. Tak więc, podczas gdy Jacek powoli przygotowywał się do opuszczenia mariny, załoga zabawiała się obserwowaniem kilku pelikanów polujących na przybrzeżnej rafie. Wszystko odbywało się w zasadzie standardowo: lot pikowanie do wody, po którym ptak na chwilę znikał, a potem triumfalne wynurzenie z wolem pełnym żarcia. Klub z nowiutkimi drinkami w rękach kibicował saganuszkom życzliwie, i oto jeden pelikan wykonał swój piękny lot po czym zwiedziony tą nadzwyczajną tutajszą przejrzystością wody, runął do morza i zamiast zanurkować po rybki, zarył swym potężnym dziobem w dno. Było bliżej niż się biedakowi wydawało. Z ust załogi szanty wyrwał się zbiorowy okrzyk zaskoczenia i współczucia, który szybko przekształcił się w gromki wybuch. Na powierzchni wody widać było kuper i łapy pelikana, machającego nimi bezradnie. Wyglądało to niestety dość pociesznie. Pierwsza wykazała ludzkie uczucia Agnieszka. Słuchajcie, on się męczy. Jacek, on tam zdechnie w tej wodzie? Nie powinien, uspokoił ją kapitan. Patrz, zaraz się uwolni. Istotnie woda obok pelikana kłębiła się coraz gwałtowniej, aż wreszcie całe ptaszysko wyprysnęło z impetem na powierzchnię. Gibnął się parę razy na falach i odleciał. I nikt z was nie robił filmu? Nawet komórką? Dopytywał się beznadziejnie załamany bronik, kiedy obie załogi spotkały się w Bitter End. Nikt, odpowiedziała bezlitośnie jego matka. Nikt nawet nie pomyślał. Wszyscy się zapatrzyli. Opanuj się, Eduś, przecież nie dało się przewidzieć, że ona zaryje. Jaka ona? Saganuszka. Co to jest Saganuszka? Bronik był coraz bardziej zrozpaczony. Uświadomiono go co do saganuszek, ale przyjął to z lekkim obrzydzeniem. Jak możecie tak lekceważąco? Nie rozumiem tego. Pelicanus occidentalis. Pelikan brunatny. Wszędzie. No, prawie wszędzie na świecie one są białe, a tu są brunatne. Musieliście to zauważyć. Musieliśmy, zgodziła się Michalina. A pod skrzydłami mają taki sam kolor jak to może tylko bledszy. Taki zielony. Pewnie, żeby rybom się myliło. Bardzo ładne saganuszki. Bronik aż się wzdrygnął. By teren było miejscem w istocie nader wypasionym, czy jak kto woli ekskluzywnym. Marina, benzyniak, czyli stacja paliw dla łodzi, kluby żeglarskie, kluby dla nurków, restauracje, domki, różne przykłady ażurowej architektury kolonialnej i masa kwiatów na zboczach wzgórz. Lila i róża. Dwie damy, jakby nie było kwiatowe, zachwyciły się zwłaszcza gąszczem nieprzytomnie kwitnących bugenwilli. Michalina Ogrodniczka też im się przyglądała, ale w duchu pielęgnowała przekonanie, że nasza środkowo-europejska zielenina jest piękniejsza. – Masz patriotyczną słabość do habrów, maków i bławatków – zaśmiał się Grzegorz, a ponieważ sam też miał takową, nie powstrzymał się od uściskania żony. Właściwie to nawet nie starał się powstrzymywać. Jerzy Brański też miał ochotę uściskać Agnieszkę, wciąż jednak siedział w nim ten przedwojenny dżentelmen, który raczej nie objawia uczuć na forum publicznym. Poprzestał więc na rzuceniu jej wiele mówiącego spojrzenia. Obie załogi pospacerowały zgodnie po wypielęgnowanych ścieżkach, zrobiły zdjęcia, odpuściły sobie obiadowanie w tutejszej raczej drogiej restauracji i wolnym krokiem udały się na pomost, przy którym dingi z apostoła i szanty kiwały się na falach zacumowane w długim rządku identycznych pontonów. I wtedy nastąpiło coś, co biednemu bronikowi prawie wynagrodziło stratę z Leverick Bay. Duży pelikan brunatny, zażywający do tej pory w czasu na zanurzonych w wodzie korzeniach mangrowców, podniósł się majestatycznie, wzbił w górę i wykonał swój normalny lot obserwacyjny. Najwidoczniej zobaczył w wodzie potencjalny obiad, więc runął w dół, zanurkował z pluskiem, na moment zniknął im całkowicie z oczu, aż wreszcie wynurzył się z imponującą rybą w dziobie. Bronik, który uwiecznił podobnych scen już bez liku, zarówno aparatem fotograficznym, jak i kamerą, tym razem dokumentował zdarzenie filmowo. I oto, na oczach wszystkich, a zwłaszcza kamery Bronika, spadł z nieba wielki, czarny kształt. W momencie, kiedy pelikan zamierzał wpakować sobie zdobycz do gardła, intruz rzucił się na niego. Nastąpiła krótka kotłowanina połączona z chlapaniną i bezczelny napastnik, Poderwał się do lotu z obiadem pelikana w krzywym dziobie. Pelikan, obrabowany i poturbowany, otrząsnął się jak pies Huckleberry na kreskówkach. Wydał z siebie krótki krzyk złości czy może rozpaczy i też odleciał. — Matko jedyna, co to było? — zapytała pani Lilianna z nabożnym zdumieniem. — Diabeł z nieba? — Fregata — odpowiedział Jacek. Ponieważ bronik nie był w stanie oderwać oka od wizjera, być może w nadziei, że ptaki wrócą, by się pogodzić, albo raz jeszcze dać sobie w dziób. Znany bandyta. Najlepszy lotnik z tych wszystkich ptaków. Za to pływać nie za bardzo umie. Bronik wreszcie zakończył kilometrowe ujęcie. No, kochani, trochę się pocieszyłem. Co za scena. Samo życie. Samo życie. Boże, gdybym i to miał stracić, chyba bym tego nie przeżył. Płyńmy na tę anegadę, płyńmy, proszę. O matko. Zdążył jeszcze włączyć kamerę i sfilmować przelatującą nisko fregatę. Była wspaniała, większa od pelikana, cała czarna. Miała potężne skrzydła, którymi zagarniała powietrze z siłą i elegancją. Jej dziób był długi i zakrzywiony na końcu. A ogon mocno rozwidlony. Przypomina widelec do pieczeni, trafnie zauważyła pani Róża. Mam nadzieję, że one nie wpadną na taki pomysł, żeby się z nami podzielić obiadem. Jak myślicie? Jeśli będziemy jeść surowe ryby, to nie wiadomo, zaśmiał się bronik. A może i nawet surowe mięsko poleci? Tatar zabroniony, oświadczyła pani Lila. Kto mi pomoże zejść do tej łupinki? Szanty i apostoł szczęścia dopłynęły tym razem do celu mniej więcej w tym samym czasie. Jacek sprawdził, czy jego geriatryczna załoga umie pływać i wie, gdzie ma swoje kamizelki ratunkowe. Kazał wszystkim usiąść w bezpiecznych miejscach, po czym postawił żagle i poszedł jak przeciąg. Myślisz, że możemy wylecieć? Lilianna i Róża siedziały na rufie, zaparte między stołem a ścianką nadbudówki i całe zadowolone kontemplowały uciekający szybko kilwater. Lilianna pokręciła głową. Nie wylecimy. On jest stabilny, ten katamaran. Wierzę, że bardzo go polubiłam. Ja też, ale teraz nie odważę się pójść do kuchni, a napiłabym się czegoś na wzmocnienie. Gdzie Noel? Tu jestem, odparł wynurzając się zza ich pleców. Zaraz wam coś zrobię, dziewczęta. Lubię, jak on tak na nas mówi, mruknęła Róża. Noel, co ty wyprawiasz? Chodziłeś po jachcie, a my tak szybko płyniemy. Lila na moment straciła swoją niewzruszoność. A gdybyś wypadł? To byście krzyczały człowiek za burtą. Ja też bym krzyczał. Na pewno głośniej od was. Ale nie martwcie się. Mówiłem wam kiedyś, że sporo pływałem i umiem sobie poradzić nawet przy tych siedmiu knotach. Zrobię wam drinka, chcecie? A może chciałbyś posterować? spytał niespodziewanie Jacek. Ja zrobię tego drinka. Siadaj na moim miejscu. Z przyjemnością oświadczył Noel i z małą pomocą Jacka wdrapał się na wysokie siedzisko sternika. Chwilę później prowadził katamaran jednym okiem patrząc w dal, drugim na przyrządy, a trzecim na dziewczęta obserwującego go w niemym podziwie. Kobietom zawsze imponują faceci przy sterze. Anegada okazała się płaska jak naleśnik, w przeciwieństwie do wszystkich innych brytyjskich wysp dziewiczych, zdecydowanie górzystych. Oba katamarany zacumowały do bojek, i zanim jeszcze załogi skończyły knagowanie lin, do szanty podpłynęła dingi z dużym, przyjaźnie uśmiechniętym Czarnym chłopakiem. Chłopak najpierw skasował 25 dolarów za postój, a potem zaoferował kapitanowi kartę dań restauracji na plaży. Może skorzystamy, zaproponował Jacek. To są znakomite lobstery. Podobno, ja ich jeszcze nie kosztowałem, ale wszyscy tak mówią. Proszę, zobaczcie sami tę kartę. Potem popłynę na brzeg i złożę zamówienie, a o umówionej porze pojedziemy tam wszyscy na gotowe. Co to są lobstery? Jakieś robaki? Róża była nieufna. Langusty, trochę jak homary, ale bez szczypiec. Dużo mięska. A co to jest mai mahi? Drążyła Róża. Dorada, bardzo dobra. Mówisz grilled shrimps, krewetki z grilla, sama nie wiem. A gruper? Też ryba. Swordfish też ryba? Jak wszystkie fisze. Ryba miecznik. Po dokładnym namyśle załoga zdecydowała się, głównie na lobstery, i trochę innych rzeczy do spróbowania. Jacek spisał zamówienie na kartce i zabrał się do spuszczania na wodę dingi, która tym razem przebyła drogę przez ten kawałek Atlantyku umocowana nad rufą katamaranu. Ktoś chce płynąć ze mną? Ku lekkiemu zdziwieniu Jacka zgłosiła się cała geriatria i to całkiem ochoczo. Pozostałym członkom załogi oczka podejrzanie zabłysły. Agnieszka i Michalina oświadczyły, że czują się znużone słońcem i z przyjemnością odpoczną przed kolacją. Jerzy i Grzegorz zaś, że nie mogą żadną miarą zostawić swoich kobiet samych na katamaranie. Na Karaibach, jak wiadomo, są piraci. Jak myślisz, Różo, oni będą to robić w swoich kabinach, czy jedni na dziobie, a drudzy na rufie? Lilu, kochana, nie możemy być takie wścibskie! Kiedy dopłynęli do pomostu, Dingi z apostoła już tam była. Dawid i młodzi brańscy czekali z pomocną dłonią, żeby umożliwić starszyźnie wygrzebanie się na dechy. Z drugiego końca pomostu dobiegały dramatyczne okrzyki Niki Mokrzyckiej i Jagi Grosikówny. Bronik był z nimi i coś zapamiętale fotografował. Macie tam jakieś ptaszki, Eduś? Nie, mamo, chodźcie i zobaczcie sami. W koszu z metalowej siatki umieszczonym w wodzie pod pomostem kłębiły się blisko półmetrowej długości potwory. Woda była, jak wszędzie tutaj, idealnie przezroczysta i widać było brązowo czerwonawe skorupy, mnóstwo odnóży, odwłoki z płetwiastymi ogonami. Róża chwyciła się za serce. Jacek, matko jedyna, co to jest? Jacek zajrzał jej przez ramię, choć nie musiał. Wiedział bowiem, co trzymają tutaj się restauratorzy w podwodnych lodówkach. A to nasza kolacja. Lobstery, langusty. Bardzo dobre, jak już wam mówiłem. Myślisz, że nie umrę, jak tego spróbuję? Róża bała się okropnie, a jednocześnie miała wielką ochotę na przygodę z lobsterem oczywiście na talerzu. Nie powinnaś. Jak widzisz, one będą absolutnie świeże. Wciąż jeszcze mają się znakomicie. Róża i Lila wzdrygnęły się, a obserwująca to Bożena wzruszyła ramionami. Zachowujecie się jak dzieci. I Tobie też to radzimy. Prychnęła na nią Lila. Jacek, Jeżeli te lobstery oni żywcem wrzucają do wrzątku ci czarni tubelcy, to ja jednak poproszę rybę mahi mahi. Podobno nie, ale możemy ich zapytać. Uważasz, że można im wierzyć? Nie musisz wierzyć na słowo. Popatrz. Kawałek dalej wysoki facet brał właśnie z wiklinowego kosza, w którym przygotowywał sobie kilka skorupiaków, dorodnego lobstera i walił go jakimś narzędziem, najwyraźniej w celu ukatrupienia. Róża chwyciła się za serce. Nie mogę na to patrzeć. Chodźmy stąd, proszę. Ale jeśli oni ich nie wrzucają żywcem, to ja jednak poproszę taką poczwarę. W Polsce przecież nikt mi tego nie da. Restauracja znajdowała się na piaszczystej plaży i stanowiła ogólnie rzecz ujmując dość przewiewną konstrukcję z desek. Był tam też grill umieszczony pod obszerną wiatą, a także stoliki ustawione bezpośrednio na piasku, tuż nad morzem. Do kołka, wbitego tak, żeby był dobrze widziany przez schodzących z pomostu, przymocowano drewnianą tablicę z koślawo wypisanym menu. Okazało się, że restauracja i bar nazywają się Whistling Pines, co przetłumaczono sobie jako gwiżdżące sosny. To chyba z powodu wiatrów, orzekła Bożena. Tu muszą być nieliche przeciągi. A gdzie sosny? Obok ciebie. Jacek pokazał jej palcem drzewa otaczające restaurację. Jakieś dziwne, wzruszyła ramionami Bożena. Jak firany, ale faktycznie chyba to sosny. Pinus Caribea. Powiedział swobodnie Noel. Sosna karaibska, moja droga Bożenko, tutejsza odmiana. Bardziej wiotka niż nasza i ma dłuższe igły. I coś tam ma z liczbą tych igieł wiązce, ale nie pamiętam co. Bożena spojrzała na niego z odrazą. Od kiedy znasz się na sosnach? Odkąd nasza córka opowiedziała mi, jakie roślinki spotykamy na Karaibach, byłem ciekaw. A ona sobie sprawdziła w jakichś dendrologicznych źródłach. My z misią lubimy wiedzieć, z czym mamy przyjemność. Boże namętnie pomyślała, że kiedyś dawno temu ona też lubiła, tylko od jakiegoś czasu jakoś tak zobojętniała na świat oraz straciła serce do ludzi. Ale przecież wiadomo, że świat jest zły, a ludziom też nic nie brakuje, więc po co się łudzić? Noel i te dwie stare wariatki najwyraźniej postanowili się łudzić aż do śmierci, ależ się zdziwią, kiedy ona przyjdzie. Wyglądało na to, że wszyscy poza nią, Bożeną, mają ten obrzydliwy, kompletnie niepoważny stosunek do życia. Trudno. Jak to się stało, że ona w ogóle tu przyjechała z tym całym stukniętym towarzystwem? Niewykluczone, że miała zaćmienie umysłu. Stuknięte towarzystwo, jak najdalsze od rozmyślań egzystencjalnych, zamawiało właśnie u szefa kuchni kolację. Oczywiście wszyscy zachowywali się jak dzieci. Bożena siadła na okropnym, plastikowym krześle. Czy tu też mają jakieś dyskonty dla tubylców, gdzie się kupuje takie szkara dzieństwa? Zapatrzyła się na lazurowe morze. Dobrze, że przynajmniej ono zachowuje się przyzwoicie. Bożenko, wracamy. To nie Noel. Noel też mówi do niej Bożenko, ale zupełnie innym tonem. Jacek. Zamyśliłaś się. Wracamy na jachtę. Młodzież chce jeszcze przed wieczorem popływać na dingi. Po co? Dla przyjemności. Młodych to bawi, a my sobie posiedzimy. Noel nam pośpiewa, będzie miło. No, trafił kulą w płot. Komu miło, temu miło. A ten gdzie lezie? Bronik nie wraca na apostoła? Bronik zamówił taksówkę i chce się jeszcze dziś przejechać, żeby zobaczyć te swoje rozlewiska. To nie jest daleko, zresztą będzie musiał wrócić, jak się zrobi ciemno. Ciemno zrobiło się jak to na Karaibach dość wcześnie, bo około siódmej wieczorem. Słońce odpracowało przedtem imponujący spektakl schowaniem się w Atlantyku. Na siódmą zamówiona była kolacja, więc klub ponownie przeniósł się do pontonów, a następnie na plażę. Stoły już na nich czekały. Przy sąsiednich siedzieli już jacyś ludzie, prawdopodobnie z innych jachtów, kołyszących się na bojkach. Korony sosen kiwały się przyjaźnie nad głowami biesiadników. Niestety, zapewne z powodu braku wiatru nie chciały gwizdać. Bronika nie było. Czarnoskóry kelner, błyskając zębami w reklamowym uśmiechu, dopytywał, czy już może podawać, ponieważ w zasadzie kolacja dla państwa jest gotowa i czeka. Prosimy! Jacek uznał, że byłoby bez sensu jeść wystygłego lobstera tylko z powodu uprzejmości dla bronika. Jeśli facet woli moczary w ciemnościach, to jego sprawa. Upieczone na grillu lobstery okazały się znacznie mniej przerażające niż w koszu pod pomostem i żywe. Leżały grzecznie na półmiskach, wręcz zapraszając do wyjadania widelcem znakomitego, lekko przydmionego białego mięsa. Ci, którzy zamówili ryby, Żałowali teraz ciężko. Zakwitło więc dzielenie się daniami po bratersku. W chwili, kiedy na stołach panowało już kompletne pandemonium i prawie nie było wiadomo, który półmisek czyj, w krąg światła padającego od zawieszonej nad stołem lampy wkroczył bronik. Nie sam. Widelce zastygły w powietrzu. Z za ramienia bronika wychylała się, machając powitalnie pazurzastą łapką, mis Karaibów w dredach panienka z lotniska na St. Martin. To jest Lucia Tyler, zaprezentował lale w dredach bardzo zadowolony bronik. Patrzcie, jaki świat jest mały. Tatuś i ma tu taksówkę, a Lucia ma właśnie tydzień urlopu i przyjechała do domu, bo na St. Martin nie mieszka na stałe. Poznałem ją od razu, pamiętała nas. To miłe z jej strony, prawda? Eduś, czyś ty kompletnie zwariował? spytała go matka tonem sugerującym, że właśnie wita dredziastą Luszyję najmilej jak potrafi. Po coś tu przywlokł te lale. Całkiem fajna paniena, szepnął Dawid Niebiera do ucha Jagulki. On się do niej strasznie wyrywał już na tym lotnisku, pamiętasz? Fajna paniena, tylko łapki ma jak to z obcego, co facet miał na twarzy. Pamiętasz obcego? Kto nie pamięta? Czy on nie pomyślał, co pomyśli Marcela? Wymamrotała Agnieszka do siedzącej obok Aliny. Jak ona się będzie czuła? Może ona jest tutajszym ptakiem brodzącym, odmamrotała Alina. Taka karaibska czapla siwa. A raczej bocian czarny wtrąciła Michalina przyrodniczka. Nawiasem mówiąc, widziałyście, że tu wszystkie młode laski są ładne, a wszystkie stare, brzydkie? Będzie z niej straszna megiera za kilka lat, dołożył z całą powogą Grzegorz, czego przyjaciółki już nie wytrzymały i parsknęły śmiechem. Trochę żałuję, że nie mogłem się ożenić z wami trzema, miałbym nielichy ubaw. No, no, nawet o tym nie myśl. Ja ci się rozmnożę i będziesz miał ubaw popachy. Przez cały ten czas bronik, który na szczęście w ogóle nie zwracał uwagi na polskie dialogi przy stole, Opowiadał swojej czarnej piękności, kto jest kim, kto z kim i kto na jakim jachcie. Dredziasta Luszyja słuchała go cokolwiek niecierpliwie, w końcu przerwała mu bezceremonialnie i pokazała palcem na jedyny nietknięty półmisek z lobsterem stojący wśród pobojowiska. Bronik zrozumiał, natychmiast zatroszczył się o to, że teraz ona nie ma co jeść i postanowił się z nią podzielić. Poleciał więc szukać kelnera, żeby dołożył talerz. Zachwycająca Lucia nie chciała jednak dzielić się z nim lobsterem Tylko zamówiła sobie krewetki I po co narobiłaś tego całego zamętu? Mama Lila była niezadowolona z popisów syna Musicie mu wybaczyć Zwróciła się do ogółu Przemęczył się jak kończył pracę habilitacyjną I chyba teraz musi jakoś odreagować Bronik właśnie wpychał Lucia i na talerz Sporą część swojego lobstera Oboje śmiali się przy tym i przekomarzali. Marcelina uchwyciła skierowane na siebie pełne troski spojrzenie Zbiego Janochy. Kiedy następnego poranka pod restaurację Whistling Pines podjechały dwie taksówki, było zrozumiałe samo przez się, że właścicielem i kierowcą jednej z nich był tatuś Luszy i Tyler Colin. Przez dwa L, zaznaczał, przedstawiając się Colin Colin Taxi. Chcecie jechać na rozlewiska? Chcemy obejrzeć całą wyspę sprostował go Jacek w tym rozlewiska. W porządku. Colin zaprezentował reklamowy uśmiech numer jeden. Obie taksówki razem? Zapewniono go, że tak że wszyscy tutaj stanowią jedno towarzystwo i nie zamierzają się rozdzielać. Colin wykonał uśmiech numer dwa. Taksówki były w istocie odkrytymi furgonetkami. Siedziało się na pace na dwóch przeciwległych ławeczkach. Był to doskonały sposób podróżowania po wyspie. Klimatyzacja bowiem działała tu bezbłędnie, przynajmniej w zakresie świeżego powietrza, w przeciwieństwie do szoferki, gdzie było okropnie duszno. Karaibskie słońce starało się jak mogło. Niezawodna młodzież pomogła wdrapać się na paka osobom starszym oraz w ciąży i już... Już dwie lekko zdezelowane furgonetki miały ruszyć w drogę, kiedy pasażerów dobiegł okrzyk głośny i ochoczy. Marcela pierwsza spojrzała i zbladła. Bronik natomiast rozpromienił się i też wydał ochoczy okrzyk. Plażą zmierzała w ich stronę dredziasta Lusija, wymachując radośnie chusteczką z emblematem lotniska na St. Martin. – Eduś, jak mogłeś? spytała pani Lila, całkowicie retorycznie, gdyż bronik siedział na pace tej drugiej taksówki, kierowanej przez posępnego faceta imieniem Mitch. Mitch Taxi. Lucia właśnie wskakiwała zgrabnie na pakę, wspomagana oczywiście przez uradowanego Edusia. – Cholera by ją wzięła – powiedziała pani Lila dobitnie, zapominając, że wcale nie tak dawno zastanawiała się, co by tu zrobić, żeby zniechęcić syneczka do smętnej donny – Ostatecznie smętna donna wcale nie była taka najgorsza. Dbała o Edusia, podmaślała mu, jak potrafiła. Zdaje się, że kiedy chciała, to potrafiła. Krzysia, miłe dziecko. Poza tym nasze dziewczyny. Obie: matka i córka, a nie takie aroganckie paskudztwo w dredach. Pani Lilianna, jako rasowa fryzjerka, nienawidziła dredów. Będących w jej przekonaniu wstydem i obrazą boską, nie zaś fryzurą godną człowieka kulturalnego etniczne aspekty poskręcanych warkoczyków były jej absolutnie obojętne. Wytęsknione bronikowe rozlewiska nosiły nazwę Anegada Western Salt Ponds. Pani Lilianna przetłumaczyła to na zachodnie słone Bajora, co wyraźnie wskazywało na jej nowy, negatywny stosunek do podmokłych obszarów, choćby nie wiem, ile razy były wpisywane na listę z Ramsar i wszystkie inne listy świata. Spoglądała na swego syna, który tańcował wokół karaibskiej panienki, zaniedbując kochającą go kobietę, i martwiła się. Grzesiu, nie wiem co zrobić, pożaliła się w końcu doktorowi Wrońskiemu. Czy wszyscy faceci tak mają? Przecież on jest kompletnie niepoważny, ten mój syn. Obawiam się, Lilu, że nic tu się nie da zrobić. Najwyraźniej doznał olśnienia i możemy tylko mieć nadzieję, że mu przejdzie równie szybko jak przyszło. Chodź, obejrzymy sobie te bajora, skoro już tu jesteśmy. Colin i Mitch zatrzymali taksówki w miejscu, które niczym się nie wyróżniało. Oświadczyli, że dalej nie pojadą, bo mogliby spłoszyć flamingi. W związku z tym klub też ma się zachowywać cicho, jeśli chce zobaczyć czerwone ptaki. Klub chciał. Na paluszkach nieomal wszyscy przeszli kilkadziesiąt metrów i zatrzymali się przy jakichś suchych krzakach. Jak na teren podmokły, roślinność była zdumiewająco sucha, ale rozlewały się tu jakieś jeziorka o dziwnym, jasno-morelowym kolorze. Prawdopodobnie słone. Nikt nie chciał tego sprawdzać organoleptycznie, ponieważ nie było wiadomo, jakie też bakterie i inne niemiłe żyjątka mieszkają w tej różowawej wodzie. Przeszli jeszcze kilka kroków, dotarli do kolejnych suchorośli i Kolin kazał im stanąć. Nic nie mówiąc wyciągnął rękę i pokazał coś daleko. Daleko. Wszystkie oczy zwróciły się w tamtą stronę i nie zobaczyły nic. Są flamingi, wyszeptał niecierpliwie Colin. Lornetki. Przez silne lornetki, jedną bronika i dwie przezornie zabrane z jachtów, owszem, było je widać. Ciemnoróżowo-czerwone ptaki na wysokich nogach Łaziły spokojnie, pochylając się i najwidoczniej poszukując pokarmu w słonej wodzie. – Czy one jedzą solone śledzie? – mruknęła z pewnym przekąsem pani Lilianna, która była zła na Edusia, a więc i na cały świat, ale Bronik w sprawach ptasik nie uznawał żadnych przekąsów. – One jedzą małe żyjątka i małe roślinki, mamusiu. Prawda, że są piękne? Kolana im się do tyłu wyginają mruknęła nieprzejednana mamusia. – Kaleki. – A jak się nazywają po łacinie? – spytała Jaga aktualnie z Krzysią Marysią w ramionach. Krzysia też dostała lornetkę do łapki i nawet troszeczkę czerwonych ptaszków zobaczyła. – Fenikopterus Ruber – powiedział Bronik tonem pewnego rozmarzenia. – Feniks. Ptak czarodziejski. – Słuchajcie, jedźcie sobie dalej oglądać anegady. A ja tu zostanę i jak będziecie wracać, to mnie zabierzcie. Po drodze. Dobrze? A twoja kudłata przyjaciółka z tobą zostanie? Zatrwiła mamusia. Czy może pojedzie z tatusiem? Myślę, że tak. Znaczy, zostanie. Zaraz ją spytam. Oderwał dredziastą od lornetki i chwilę pogadał z nią po angielsku. Pokiwała energicznie dredami i wróciła do obserwacji. Lusia też się interesuje ptakami. Woli zostać ze mną. Ja bym ci powiedziała, co ją interesuje, warknęła mamusia rozsierdzona. Tylko mi się nie wypada tak wyrażać. A co powiesz, Marceli? A co mam jej powiedzieć? Nie robię niczego złego. Mamusiu, kochana, nie przesadzaj, proszę. Wiesz, że dla mnie to okazja. We dwójkę podejdziemy do nich dużo bliżej niż całą gromadą. Będę mógł zrobić zdjęcia, przypatrzy im się z bliska. Ja wiem, że są już doskonale opisane, ale obejrzeć je na własne, żywe oczy to przecież zupełnie co innego. No i przecież zaraz wrócę do was. Wyglądało to prawdopodobnie i pani Lila musiała przyznać synowi rację. Coś jej jednak mówiło, że nie wszystko jest takie piękne i proste, jakby się mogło wydawać. Lekko skwaszony klub wyruszył w dalszą drogę, a negada, poza swoimi słonymi rozlewiskami, była raczej sucha i wypalona tropikalnym słońcem. Spotkali po drodze trzy osły, stojące pośród suchorośli, przyglądające im się z filozoficznym spokojem. Przejechali przez tutejsze główne miasto, the Settlement, co znaczy po prostu osiedle. Osiedle było dość rozciągnięte, ale też nic specjalnie ciekawego. Mijali szkołę, widocznie była właśnie przerwa, bo przed budynkiem hasały nieduże dzieci w jednakowych niebieskich fartuszkach. Potem znowu był kawałek niczego, jak to określiła Michalina, a potem zobaczyli przed sobą jakieś palmy. Okazało się, że przejechali już całe południowe wybrzeże Anegady i zbliżają się do północnego. Jeszcze jakaś piaszczysta droga, jakiś budynek w typie hotelowym i nagle znaleźli się w raju. Przed nimi pojawiła się piaszczysta, prześliczna plaża i rozkosznie kolorowy Atlantyk. Między dwiema palmami wisiał hamak. Dalej stał stół z krzesłami, gotów na przyjęcie gości. A jeszcze kilka kroków dalej. Oczywiście bar. Wszystko razem biło po oczach reklamowymi barwami Karaibów. Złoty piach, szmaragdowo-turkusowa woda, zielone palmy i jakieś liściaste rośliny wyrastające prosto z wydmy. Klub, zapominając chwilowo o broniku, wydał z siebie zbiorowy okrzyk radości i wysypał się z taksówek. Proponuję, żebyście spróbowali painkillera, powiedział Jacek. Zamawiać? Narodowy drink brytyjskich wysp dziewiczych pachniał kokosem, ananasem, pomarańczą i gałką muszkatałową. Barman nalał go na mnóstwo kostek lodu, co sprawiło, że wszystkie szklaneczki, o ile szklaneczkami można nazwać plastikowe pojemniczki, natychmiast pokryły się szeronem. Dobre, orzekła w imieniu klubu Alina. Co tu jest? Naprawdę mleczko kokosowe? Cztery części soku ananasa, jedna część soku z pomarańczy, jedna mleka kokosowego. Jacek był precyzyjny. Rumu pasera ile chcesz, lodu ile chcesz, gałeczka muszkatołowa starta na sam koniec. I nie próbuj tego robić w domu, bo poza wyspami już tak nie smakuje. Oni tu nawet mają taką gotową mieszaninę, którą można kupić w komplecie z rumem. Ale to nie to. Peinkillera trzeba pić pod karaibskim słońcem. Narodowy drink, zaśmiała się Agnieszka. Ja bym strzeliła jeszcze jednego. Sącząc pachnący, lodowaty napój, klub rozlazł się po ślicznej plaży. Pani Lilianna dopadła swojego wymarzonego hamaka między palmami i wyłożyła się w nim z drinkiem w ręce. Noel postanowił robić zamurzyna. Wprawdzie nie miał liścia palmowego, za to stanął obok i delikatnie kołysał hamakiem, wprawiając panią Lilę w kompletny błogostan. Młodzież natychmiast poleciała się wykąpać w krystalicznej wodzie, a po chwili namysłu starszyzna poszła za dobrym przykładem. O broniku myślała już tylko Marcelina, budująca z Krzysią zamki z piasku w cieniu palmy kokosowej. Ale ona nie wypiła mordercy cierpień. Po i jego przyjaciółkę dredziastą Luszyję wysłano tatusia Kolina, Powiem, w drodze powrotnej na plażę przy gwiżdżących sosnach o rozlewiska już nie zahaczano. Ornitolog pojawił się zadowolony, ale nie bardzo. Mam niedosyt, wyznał, przeskakując zgrabnie z baniaka dingi na rufę apostoła. Piękna Luszyja cały czas podskakiwała i machała łapkami z brzegu, aż wreszcie tatuś wpakował ją do taksówki. I odjechał. Bronik spojrzał za nią cokolwiek tęsknym wzrokiem. Niedosyt czego? Spytała natychmiast Alina. Marcela udawała, że to wszystko jej nie dotyczy i usiłowała nakarmić krzysie kanapką z twarożkiem. No wiesz, ta odpowiedź mogła oznaczać wszystko i nic. Za wcześnie odpływamy, westchnął jeszcze bronik i zanurkował w kambuzie. Mamy dość daleko do Cooper Island, powiedział Zibianocha od steru, trochę w powietrze, a trochę w stronę Marceliny. A chcielibyśmy z Jackiem dopłynąć tam przed zmierzchem. Może chcesz posterować, Marcinie. Marcin tym razem nie chciał, we czwórkę z Aliną, Jagą i Niką zaopatrzeni w odpowiednie do wieku napoje, przenieśli się na dziób, aby spokojnie omawiać sprawy rodzinne. Mieli pewne plany, które należało zrealizować precyzyjnie, wymagały więc precyzyjnego przygotowania. Młodzież męska, być może pod wpływem Painkillera, popadła w rozleniwienie i też rozlokowała się w różnych przyjemnych miejscach. Na geriatrycznym szanty nastroje były kubek w kubek podobne. Dwa beztroskie, prawie katamarany popłynęły spokojnie na południowy zachód. Zostawiły z lewej burty długie wybrzeże Virgin Gorda z mnóstwem zatoczek i marin, weszły do kanału Sir Francis'a Drake'a, ominęły Fallen Jerusalem i Round Rock, kilka mniejszych wysepek i znowu większą Ginger Island. I wreszcie, już prawie o zachodzie słońca, dotarły do celu. Była nim marina w Munkin Bay na Cooper Island. Cooper Island to na cześć pisarza? Chciała wiedzieć Agnieszka, stojąc przy Jacku i obserwując, jak manewrował przy wejściu do zatoczki. A raczej na cześć miedzi, odparł. Następna wysepka nazywa się Salt Island na cześć Soli. A mieliśmy wyspę Imbirową, zaśmiała się Agnieszka, na cześć Imbiru. Będziemy się jeszcze gdzieś szlajać, czy spokojnie zostajemy na łódce? Jak chcecie. Zibi proponował, żebyśmy wszyscy odwiedzili ten ośrodek jego żony. Ja też tam nie byłem i chętnie obejrzę, ale zostawiłbym to do jutra. Niemniej, jeśli macie ochotę już dzisiaj, zawiozę was tam naturalnie. Zostańmy na jachcie. Obok Agnieszki zmaterializował się Jerzy Brański. Niech to będzie miły, spokojny wieczór. Noel nam pośpiewa, pogapimy się na ten śmieszny księżyc. Agnieszko, zauważyłeś, że u nich księżyc nie stoi na rożku, tylko leży na pleckach? Albo na brzuszku odezwała się Michalina, wychodząc z kambuza. Zrobię wam kolację. Jestem dzisiaj matka karmiąca. Też mam ochotę na spokojny wieczorek. Totalne lenistwo. Słuchajcie, to jest po prostu boskie, że tu nie ma zasięgu. Ja już prawie zapomniałam, że mam komórkę. Wyładowała się i leży w szafce. Tato, będziesz śpiewał? Za odpowiednią opłatę jestem gotów na wszystko, oświadczył Noel. Ale uprzedzam, dzisiaj mam nastrój liryczny. Będę śpiewał wyłącznie rzewne ballady, żadnych dziarskich piosenek o rybakach z Kilibegs. I zrobię mnóstwo drinków, ale nie painkillera. tylko takich mojego wynalazku z soczkiem panczowym i innymi ingrediencjami. Będziemy pili, płakali i śpiewali. Co wy na to? Bardzo po irlandzku, zaśmiał się Grzegorz. Albo po polsku, jak kto woli. Względnie po rosyjsku, wtrąciła pani Lila. Noel, umiesz bradziagę? Strasznie chciałabym zaśpiewać bradziagę na Karaibach. Na apostole szczęścia również nikomu nie chciało się już dzisiaj schodzić na ląd. Niebawem z obu katamaranów dał się słyszeć głuchy łomot. To kapitanowie rozdrabniali luty do drinków, tłukąc zbrylowaną zawartość plastikowych worków o próg oddzielający kambus od pokładu. Kilka chwil później Karaibski, leżący na brzuszku półksiężyc, usłyszał artystycznie wykonanego na głosy bradziagę, a potem jeszcze wiele pięknych pieśni, wyłącznie żewnych. My się chyba tam nie wybierzemy, mamo. Jaga pracowicie smarowała twarz i ramiona kremem chroniącym przed słońcem. Do tego spa. Spa jest dla starszych pań. Przepraszam cię, mama, ale rozumiesz, że jesteś starszą panią. Rozumiem, że stoję nad grobem. Alina spojrzała w lusterko i naciągnęła sobie zmarszczki wokół oczu. No, nie, nie przesadzałabym. Nie nad grobem. Są starsi od ciebie. I wcale nie mam na myśli naszych babci, bo one są młodsze od ciebie. Z wyjątkiem Bożeny. Z wyjątkiem Bożeny, ale Noel jest świetny. W ogóle jesteście świetni jak na starszyznę. Wy też jesteście świetni jak na młodszyznę. Mi Jak ja wyglądam w tym pareo? Czadowo mam Czadowo. Ale nie musisz już uwodzić Marcina. On cię uwielbia. Uwielbia cię na dziko. Ja ci to mówię. Twoja starsza córka. A ja uwielbiam ciebie, starsza córko. Co zamierzacie robić? Pokąpać się, poblażować, pokąpać. Pójść trochę na tę górkę i zobaczyć, co z niej widać. Muszą być fajne widoki. I pokąpać się znowu. Tylko się nie potopcie. Tfu. Nie ma obawy, mamcia. Pływamy jak rybki, wszyscy. Zresztą nie będziemy wypływać na otwarte morze. Co to, to nie. Jak nam się znudzi, to wrócimy na jacht. Wpław? Nie, na dingi. Może przeoczyłaś, ale ćwiczyliśmy się w obsłudze przez pół dnia. Jesteśmy bardzo dobrzy. Patrz, to pewnie po was. Zrobimy wam komitet pożegnalny. Do pomostu w Marinie Mankionil Bay? Podjeżdżał właśnie busik, w niczym nie przypominający przeaśnych taksówek Kolina i Micza. Kolor busika zwycięsko rywalizował ze szmaragdem wody, a za kierownicą siedział siwo włosy i ciemnoskóry facet w mundurku o tych samych barwach. Napis The Island of Happiness i logo z purpurowym kwiatem hipiskusa biły w oczy zarówno z karoserii busika, jak i z marynarki kierowcy. Agnieszka z Jerzem i Michalina z Grzegorzem zdecydowali się zostać na plaży i zażywać szczęścia we dwoje. Wyglądało więc na to, że reszta towarzystwa się w busiku upchnie, zwłaszcza, że Zibi Janocha bezceremonialnie oświadczył kierowcy, iż sam poprowadzi, a kierowca może sobie do ośrodka wracać na kamasz. Zanim całe towarzystwo rozmieściło się w klimatyzowanym i pachnącym jakoś chemicznie, ale Nieobrzydliwie w wnętrzu busa stało się coś, co sprawiło, że ze składu wycieczki ubył jeszcze ktoś. Do pomostu podpłynęła z dużym fasonem dingi prowadzona pewną ręką niewielkiej osoby. Z daleka było widać tylko, że osoba ma biust i na głowie strzechę dredów. Z bliska poznali ją wszyscy. O, Lucia! zawołał radośnie Bronik, nie troszcząc się o żadną dyplomację. W istocie była to Lucia. Chwila rozmowy wyjaśniła wszystko. Drydziasta mi z piękności namówiła tatusia Kolina, który akurat nie miał klientów, żeby ją podrzucił rodzinną motorówką na Cooper Island, gdzie zamierzała poszukać Bronika i złożyć mu pewną propozycję. Co za nadzwyczajne szczęście, że go tak od razu spotkała. Jaką propozycję? Nikt tego pytania nie zadał, ale wisiało w powietrzu jak miecz Damoklesa. Lucia bezceremonialnie wzięła Bronika na boczek i coś mu tam klarowała, wymachując po swojemu pazurzastymi łapkami. Bronik jakby miał wątpliwości, ale nie trwało to długo. Zibi, ty nie zamykałeś katamarana, prawda? Można się dostać do kabin? Można. Chcesz coś wziąć? Moje rzeczy. Marcelino, kochana, będziesz miała więcej miejsca dla siebie i Krzysi na te kilka dni. Ja płynę z powrotem na Anegadę. Klub zmartwiał. Marcela nawet nie próbowała ukryć zaskoczenia i przekrości. Co to znaczy na Anegadę? żachnęła się pani Lilianna. Marcelina pierwsza oprzytomniała i teraz udawała, że cała ta rozmowa nic jej nie obchodzi. Wzięła na ręce krzysie i pokazywała jej kolorową wodę. Schodzę z jachtu i płynę na Anegadę. Colin ma mały pensjonat niedaleko rozlewisk. Zamierzam się tam zatrzymać, kochani. Kiedy ja tu będę znowu? Czy w ogóle będę? Umówimy się, kiedy mam dotrzeć na Tortole no bo mamy te wspólne bilety na samolot. Poradzę sobie. Duży jestem, język znam. Lucia mi pomoże. Będzie jechała do pracy akurat wtedy, kiedy my będziemy wracać do domu. Także z Tortoli na St. Martin możemy lecieć razem. A co zobaczę i sfotografuję przez te kilka dni, to moje. Prawda? Przełożył dredziastej, co powiedział, i wywołał tym u niej radosne potrząsanie setką warkoczyków. Mamusia omal się nie zadławiła ze złości. Chodź za ten krzaczek warknęła. Mamy do pogadania. Eduś niechętnie udał się za krzaczek, bo mamusi widać było, że zaraz eksploduje. Czyś ty kompletnie oszalał? Czy ty masz świadomość, co robisz, Marcelinie? Nic nie robię, mamo. Naprawdę. Ja jej tu wcale nie jestem potrzebny. Jest was jeszcze siedemnaście osób, czy coś koło tego. Przecież nie będzie się czuła samotna. Eduś, nie udawaj idioty. Ona nie jest ślepa ani niedorozwinięta i widzi, że zostajesz z tą czarnulą, kudłatą lareczką. My też widzimy, jakie oczy do niej robisz. Czy mamusia nie przeoczyła czasami faktu, że już jestem dorosły? Dorosły to niekoniecznie znaczy świnia. Na wypadek, gdyby mamusia została feministką, podpowiem, że w całości to brzmi szowinistyczna męska świnia. Pani Lilianna była ciężko zdumiona. Bronik nigdy jej nie stawiał w taki sposób. Nie rozumiem cię, synu. Robisz Marcelinie świństwo i udajesz, że nic złego się nie dzieje. Nie podoba mi się to, ale rób, co chcesz. No to ja chcę obserwować flamingi, dobrze? Pani Lila wzruszyła ramionami i wróciła do towarzystwa. Bronik obdarzył Marcelinę z dawkowym pocałunkiem i pomknął za długo nogą luszyją do pontonu. Po chwili odbijali z wielkim warkotem od pomostu, zmierzając w stronę apostoła Szczęścia, skąd bronik zamierzał się właśnie wyprowadzić. Nieopodal kiwała się na wodzie niewielka motorówka, a z niej przyjaźnie kiwał ręką Colin Tyler. Tatuś Luszyi. Nikt mu nie odpowiedział żadnym gestem. Atmosfera zagęściła się tak, że można ją było nożem krajać. My spadamy, odezwała się pierwsza Jaga. Bawcie się dobrze, starszyzno. Wy też, odpowiedział za wszystkich Jacek. Tylko uważajcie na jabłuszka. Jakie jabłuszka? Zibi was nie ostrzegał? Tu rosną takie małe zielone na drzewach. Do tych drzew też się zanadto nie zbliżajcie, ani ich nie dotykajcie. Jakby deszcz padał, to lepiej pod nimi nie stawać. One się właśnie nazywają mankionil. Są trujące. Zatoka trujących jabłuszek, powiedziała ponuro pani Lilianna. Jedźmy już. Szmaragdowy busik ruszył z miejsca i skierował się na drogę wiodącą w górę. Po jakichś dziesięciu minutach, może nawet nie, dotarli na miejsce. Najwidoczniej szmaragdowy był tu kolorem firmowym, bo i pawilony za szmaragdowym parkanem miały szmaragdowe ściany, i dama, która wyszła na ich powitanie, miała na sobie szmaragdowe giezło. Obok bramy wjazdowej pyszniły się dwa wielkie krzaki kwitnącego purpurowo hibiskusa. Spoza parkanu zaglądały do wnętrza gałęzie drzew, z których zwisały niewielkie zielone owoce. Wypisz, wymaluj, jabłka papierówki. Pewnie te trujące mankionilki. Dama w gieźle była postawna, choć nieprzesadnie gabarytowa, za to wszystko w niej było jakoś ponad normatywnie duże. Miała ogromne jasnorudeloki, wielkie zielone oczy, szerokie usta i wydatny nos. Z tym wszystkim była nawet ładna i dość stylowa, a przede wszystkim bardzo wyrazista. Czekała na podjeździe przed sporym pawilonem, stanowiącym chyba główny budynek ośrodka. Jakże się cieszę, że Zibi przywozi mi rodaków, zagruchała niskim, obiektywnie biorąc, nawet przyjemnym głosem. Proszę, zapraszam, bądźcie naszymi gośćmi. Na pewno chętnie się napijecie czegoś zimnego, a potem was oprowadzimy z Zibim po ośrodku. Mam nadzieję, że Wam się u nas spodoba. Już nam się podoba. Powiedziała uprzejmie Alina, rozglądając się dookoła. Istotnie musiał tu swego czasu pracować utalentowany architekt, bo rzucało się w oczy przyjemne uporządkowanie przestrzeni. Naturalny stok tworzył szerokie tarasy. Kilka szmaragdowych pawilonów znikało w bujnych krzewach bugenwili i oleandrów. Basen umiejscowiony był ładnie w górnej części ogrodu. Natomiast przez środek trawnika płynął wąski strumyk, miło szemrząc po kamieniach. Jak wszędzie na tych wyspach, pod palmami stały leżaki, między palmami wisiały hamaki, a wygodne ławeczki zachęcały do odpoczynku w cieniu kilku rozłożystych sosen karaibskich. Pod jedną z nich przygotowany był stół zestawiony zimnymi napojami i owocami. Tu w ogóle nie ma ludzi? zainteresowała się pani Róża taki duży teren i tak pusto ależ są ludzie. Uśmiechnęła się brygida Kicjanocha. O tej porze goście hotelowi przeważnie są już na morzu albo na plaży. Klienci spa korzystają z zabiegów, a pensjonariusze naszego ośrodka terapeutycznego medytują albo mają jakieś zajęcia. Znajdziecie ich z pewnością za tymi krzewami. A ja myślałem, że teren tu się kończy zdziwił się Noel. Tam jeszcze coś jest? Jak najbardziej. Teraz jesteśmy na południowym stoku wzgórza. Te duże oleandry są na jego grzbiecie, a po drugiej stronie mamy drugie zbocze, tak samo urządzone jak to. Może trochę mniej pochyłe, więc nie trzy tarasy, tylko dwa. W ten sposób nasi stali goście nie są niepokojeni przez nowo przybyłych. To nie można tam chodzić? Zmartwiła się pani Lilianna. Ależ wszędzie można, gdzie tylko państwo mają ochotę. Proponuję najpierw napić się, zjeść z nami sałatkę z owoców, a potem państwo obejrzą sobie cały nasz teren. My z Zibim służymy pomocą, możemy oprowadzić. A jeśli wolicie chodzić sami, bez planu, na żywioł, to proszę bardzo. Bi, kochana moja, przejął głos Zibianocha. Nazywam ją Bi, bo taka z niej pracowita pszczółka, wyjaśnił zgromadzonym. Brygida do niej nie pasuje. To takie twarde imię. Bi, kochana, nie uważasz, że skoro na jachcie wszyscy jesteśmy z sobą po imieniu, tutaj też moglibyśmy wypić za przyjaźń i przejść na ty? O ile nasi goście nie mają nic przeciwko temu, bi przewróciła wielkimi oczami. Oczywiście nikt nie miał nic przeciwko. Przyjaźń została zawarta. Sałatka owocowa była wyśmienita, lekkie drinki i soczki takoż. Goście spożyli, wypili i zapragnęli obejrzeć posiadłość bez przewodnika. Matko, jedyna myślałam, że nie wytrzymam takiej ilości szczęścia i słodyczy, chichotała Lilianna podążając za Noelem i różą, która na swych długich nogach proła naprzód jak posunięta w latach, ale ambitna Sarenka. Czy ona wszystkich swoich gości całuje w czółka na dobranoc? I osobiście okrywa ich pledzikiem, dodała Róża, ale trzeba im przyznać, że ładnie tu mają. Ciekawa jestem, z czego oni to wszystko kupili. Chyba nie z pasażerów tego katamaranu po 100 dolarów dziennie. Wiecie, dziewczynki, oni nie wyglądają na jakichś najmłodszych, a ja im daję po pięćdziesiątce na twarz. Może dorobili się gdzie indziej? A tu przyjechali kupić kawałek ziemi nawet z tymi pawilonami. I teraz koszą kapuchę. Tak się teraz w Polsce mówi? Może być, Lilianna ziewnęła. Słuchajcie, kochani, a co by było, gdybym ja tu w jakimś hamaczku ucięła sobie komarka? Jakaś taka ta atmosfera senna się zrobiła. Bardzo dobry pomysł, powiedziała stanowczo róża. Z ust mi to wyjęłaś. A ja tu widzę leżaczek, z którego chętnie skorzystam. Noelu, nie wydasz nas? Niech mnie Bóg broni! Prześpijcie się, moje drogie, tylko bardzo proszę uważajcie na słońce. Zobaczcie, w którą stronę idzie. Zresztą będę na was zerkał, żeby wam się nic nie stało. Ja się chętnie przespaceruję, może spotkam kogoś ciekawego. Gdyby Noel Hart wiedział, jak mu się sprawdzi to pożekadło, prawdopodobnie nie byłby taki bez troski. Na razie nie wiedział, więc spokojnie pomaszerował, nieznacznie tylko kulejąc i on i pani Róża zauważyli, że tutejszy klimat doskonale im robi nastawy, na szczyt wzgórza, aby podziwiać drugą stronę wyspy. Widok był cudny, jak zresztą znakomita większość tutejszych widoków. W tym przepięknym krajobrazie nieco z boku pląsała dryada czy nimfa, ubrana podobnie jak Brygida w szmaragdowe giezło. W dłoni trzymała gałązkę kwitnącego hibiskusa, którą to gałązką wdzięcznie wywijała nad głową. Noel obserwował ją z przyjemnością. Odrobinę tylko zmąconą faktem, iż tańcząca nimfa trochę mu się zamazywała. Aby poprawić obraz wyjął z kieszonki okulary i włożył je na nos. Przysłowie o tym, że lepszy jest wrogiem dobrego, nabrało nowego znaczenia. Nimfa okazała się starą, siwą gropą. Trzeba jej przyznać, że pląsała dość zgrabnie. Możliwe, że podobnie jak Noelowi, róży klimat dobrze jej robił na stawy. Jednakowoż długie, siwe warkocze w liczbie pięciu czy sześciu sztuk, na dodatek rozplątające się na końcach, wydały się Noelowi nie do przyjęcia. Driada wykonała jeszcze kilka tanecznych pas i stanęła, trochę zadeszana. Być może poczuła na sobie wzrok intruza, bo odwróciła się, by mu się przyjrzeć dokładniej. I tu. Noelowi wyrwało się z głębi serca najpaskudniejsze irlandzkie przekleństwo, jakie znał. Nigdy dotąd jeszcze go nie użył, ale teraz samo pchało mu się na usta. Noel, zawołała Driada radośnie i zaczęła iść ku niemu, kontynuując przemowę. Noel, nie wierzę własnym oczom. To jest cud. Nie chciałam wierzyć, ale Bi mówiła, że cuda się zdarzają, jeśli ich się bardzo pragnie. A może ty jesteś tylko projekcją mojej wyobraźni? Noel, czy ty jesteś prawdziwy? Czy ja mogę cię dotknąć? Skoro musisz, odparł niechętnie. Witaj, Stefani Skąd się tu wzięłaś na litość boską? Kto tłumaczy studentom? Był Ulfa. Joanna Trapp, zwała się u mnie, ręczę ci, że da sobie radę. A ja już miałam dość był i tej całej reszty. To przez ciebie. Wyjechałeś do Dublina, nie powiedziałeś dokąd, a jak już się dowiedziałam, to prysnąłeś do Polski. Czyś te kompletnie sfiksował, żeby uczyć angielskiego, jak zwykły lektor? A skąd ty to wszystko wiesz? Mamy wspólnych znajomych, prawda? Do niektórych dzwoniłeś, zaznaczając, żeby tylko biednej Stefanie nic nie powiedzieli. Niechby sobie umarła w nieświadomości. Wydawało mi się, że jesteśmy przyjaciółmi. Noelu, hart. Bo jesteśmy, Noel już trochę doszedł do siebie. Stefani, słyszałaś na pewno, że córka mnie odnalazła. A przedtem? A przedtem byłem w depresji. Uznał, że takie tłumaczenie będzie dla niej najbardziej do przyjęcia. Po wypadku. Usiądźmy, opowiesz mi o sobie. Profesor Stephanie FitzJohn Smith odrzuciła kokieteryjnie sploty na plecy i spojrzała na Noela powłóczyście. Cholera. Jeśli uznała, że marzenia jej się spełniły, gotowa się na niego rzucić. Na szczęście, o czym Noel nie wiedział, Stephanie trochę się zmęczyła pląsami na trawie i teraz nie była pewna, czy jej naturalny zapach nie zdominował zapachu dezodorantu. Nie chciała więc ryzykować żadnych niepożądanych komplikacji. Usiadła na ławce jakieś pół metra od niego, uznając, że tak będzie bezpiecznie. Cóż ci mogę powiedzieć, niedobry chłopcze? Ja też byłam w depresji. I to przez ciebie. Ale ty o tym na pewno doskonale wiedziałeś i wcale cię to nie obchodziło. Mało brakowało, a popełniłabym samobójstwo. Przez mężczyznę. W moim wieku. Spróbowałam jakoś się bronić sama przed sobą. A skoro już wyjechałeś z Irlandii, nie miałam co liczyć na to, że się opamiętasz i wrócisz do mnie. Postanowiłam więc również zmienić otoczenie. I przyjechałaś tutaj. Nie od razu wykupiłam wycieczkę takim wielkim kruzerem po całych Karaibach. On się nazywa Costa Fortuna, ten kruzer. Zabierał trzy tysiące ludzi. Pełen luksus. Jakoś tam jednak nie mogłam znaleźć spokoju. – Nic dziwnego – pomyślał Noel. – Pomiędzy knajpą, kasynem i dyskoteką trochę trudno o spokój. Nie powiedział jej tego jednak. – Czy ty wierzysz w znaki? – spytała znienacka Stefani i nie czekając na odpowiedź mówiła dalej. – Nie wiem, czy wiesz, ale nie ma przypadków. Są znaki. No więc kiedy byliśmy w Roadtown na Tortoli, spotkałam na przystani B to musiało nam być pisane bi opowiedziała mi o tym ośrodku i pomyślałam sobie że może właśnie tak chce los pojechałeś do polaków a inni polacy może mi pomogą zapomnieć o tobie ale bi nie kazała mi zapominać wprost przeciwnie chwila stefani przerwał jej co to za ośrodek bi mówiła że terapeutyczne ale ja myślałem że chodzi o jakieś sprawy kosmetyczne stefani zaśmiała się perliście tu jest ośrodek leczenia duszy. Tu przywracają ci wiarę w siebie, ukierunkowują na szczęście. The Island of Happiness są mistrzowie przede wszystkim sama bi rozmawia z tobą, uczy cię rozpoznawać samego siebie no i najważniejsze nawiązuje kontakt z duchami, które przeszkadzają ci odzyskać spokój. Powiedziałaś z duchami? Tak powiedziałam Noelu Hart. I radzę ci porozmawiaj z bi Poproś ją, żeby odnalazła w przestrzeni duchy, które każą ci wędrować po świecie i robią z ciebie żyda wiecznego tułacza. Porozmawiam. I ty mówisz, Stefani, że zeszłaś z tego kruzera i przyjechałaś tutaj. Mm, dawno? Trzy miesiące temu, w połowie września. A ile im płacisz? Stefani spojrzała na niego i zatrzepotała rzęsami. A co cię to obchodzi? Ale powiem ci jedno: to, co oni tutaj dają, warte jest wszystkich pieniędzy. Jesteś bardzo wrażliwą istotą, Marcelino, prawda? Nie, nie odpowiadaj, bo cóż mogłabyś odpowiedzieć, ale ja to wiem. Ja to wiem. Widzę dużo więcej, niż mogę powiedzieć. Napij się, proszę, to sok z pasiflory. A my go tu specjalnie energetyzujemy. Choć akurat temu sokowi niewiele trzeba, bo passiflora to roślina mistyczna. Pewnie wiesz, kwiat męski pańskiej. Wiem, studiowałam ogrodnictwo. Marcelina siedziała wraz z altance z trzech stron zarośniętej bugenwillą, a z czwartej otwartą na Atlantyk. Miejsce było jakby stworzone do zwierzeń. Krzysia Marysia bawiła się w kąciku plastikowymi piłeczkami różnej wielkości. Widać, w altance bywały również małe dzieci. A może psy, pomyślała Marcela. Takie piłeczki doskonale nadawałyby się również dla psiaków. Krzysiu, nie bierz tego do buzi, powiedziała na wszelki wypadek. Nie wiem, Bi, czy jestem taka wrażliwa. Chyba raczej przeciętna. Bi roześmiała się perliście. Jak wszyscy skromni ludzie, nie doceniasz siebie i jesteś wrażliwa. Poza tym oczekujesz od ludzi, że będą wobec ciebie równie lojalni, jak ty wobec nich. Przywiązujesz się do nich, dajesz im siebie, hojnie dajesz. I co masz w zamian? Marcela miała pewne wątpliwości co do tego hojnie, ale generalnie ta cała pszczółka miała wiele racji. Tylko, co może dać gadanina? Czy musimy o tym mówić? Nie, oczywiście, że nie. Ale moja droga, chowanie głowy w piasek, niczego nie rozwiąże. Skąd wiesz, że mam jakieś problemy do rozwiązania? Bi pomilczała chwilę i uśmiechnęła się ciepło. Marcelino, ja naprawdę dużo wiem. To ja prosiłam Zbiego, żeby z tobą porozmawiał, powiedział ci o naszym ośrodku, o moim pobycie na Grenadynach. Bo powiedział ci, prawda? Marcelina kiwnęła głową. No właśnie. Ja wiedziałam, że do nas przybędziesz jeszcze zanim wsiadłaś na pokład samolotu. Mój mistrz wiele mnie nauczył. Słuchaj, nie chcę cię tu epatować jasnobictwem, bo możesz pomyśleć, że to sztuczki. Ale muszę cię ostrzec. Każdego ostrzegasz, wyrwało się Marcelinie. Nie, nie każdego, odrzekła poważnie Bi. Tylko tych, którzy są tego warci. A ty jesteś warta dużo więcej niż to, czego nie chcieli ci dać mężczyźni, z którymi się związałaś. Swoją drogą były znaki, że oni nie są ciebie warci, prawda? Były znaki, a ty nie chciałaś wierzyć własnej intuicji. Ludzie powiedzą, okłamywałaś sama siebie, ale tak nie było. Ty byłaś zbyt delikatna, żeby tę prawdę móc przyjąć, znieść. Ja to wiem i nie musisz przytakiwać. Wobec tego Marcela nie przytaknęła, jednak to, co mówiła Bi, miało sens. Przed czym chcesz mnie ostrzec, Bi? Bi, czyli Brygida Kicjanocha, wstała z ławki i stanęła przy filarku z widokiem na ocean. Chwilę milczała, po czym odwróciła się do Marceliny. Nie uśmiechała się. Otaczają cię nieprzyjazne dusze, Marcelino dusze zazdrosne. O ciebie. O Twoją subtelność, o to, że nie idziesz przebojem, że jesteś jak cenny kwiat na śmietnisku życia. One mnie mają raczej zamiągwe i negózkę, wyrwało się Marcelinie. No właśnie tak mówią, żeby siebie ukazać w lepszym świetle. A w czym są lepsze od ciebie? Że zaradniejsze? Że mają mocniejsze łokcie? Nie potrafią nienawidzić, chociaż skrywają to uczucie głęboko. A ty nie potrafisz, ciebie łatwo zranić. W gruncie rzeczy, sama dobrze wiesz, że nie są twoimi przyjaciółkami, a ich mężczyźni nie są twoimi przyjaciółmi. Nie przestrasz się, Marcelino, ale muszę ci o nich coś powiedzieć. To wampiry. Żywią się twoją energią. Nie zaprzeczaj, nic nie mów. Pomyśl tylko sama, ile razy kiedy się rozstawaliście, byłaś kompletnie wyczerpana. Bez energii. Chciało ci się płakać, może nawet płakałaś z bezsilności, ale to niczego nie zmieniło. No, kiedyś, kiedy leczyłam się u Grzegorza, bywało lepiej. Tylko wtedy, kiedy on był w pobliżu, prawda? Uzależniał cię od siebie. Po to, żeby zabierać nie tylko twoje pieniądze, ale i twoje siły życiowe. Tak to wygląda, niestety. Przepraszam cię na chwileczkę, muszę pójść na pięć minut do biura. O tej porze miał do mnie dzwonić człowiek dla mnie ważny, a również uczeń mojego mistrza z Grenadyn. Prosiłam go, żeby zadzwonił później, bo wiedziałam, że będę zajęta z tobą, ale on wyjeżdża z wysp do Stanów, na Alaskę. Przez rok nie będzie się kontaktował z nikim, a ja muszę mu zadać kilka pytań. Zostaniesz tu, czy zaprowadzić cię do ludzi? Do jakich ludzi? Takich, którzy kiedyś byli w podobnej sytuacji jak ty, kochanie. Nigdzie nie odchodź. przyśle ci kogoś. Zostawiła się Bi? Tak, już z nią trochę porozmawiałam i uważam, że połknęła tego ee, haczek. Ale zostawiła się samą, czy posłałaś do niej jakiegoś neofitę? Neofitkę, Zibi. Dulcie. Te z poprzedniego twojego rejsu. Ona jest pełna zapału i codziennie rano biega witać się z kwiatami. Wiesz, że nadaje imiona wszystkim hibiskusom? Pojedynczym kwiatom? Nie, na szczęście, tylko krzakom. Te dwa przybramie to Gog i Magog. Gog, Magog i Demagog. Zibi aż się zachłysnął własnym śmiechem. Oleandry też się nazywają? Jeszcze nie, ale i do tego dojdzie. Słuchaj, a tu jest jeszcze taka jedna starsza babka, bo ta młoda to od razu widać, że wydra. Pożytku z niej nie będzie i faceta nie wypuści z garści. Ale ta stara, ta co chodzi osobno, a nie z tymi dwiema i ich bodygardem, Jakaś taka niezadowolona z życia. Ona by się nie nadała? Może by się i nadała, ale nie ma w ogóle forsy. Zapomnij o niej. Dobrze, Zybi. Chodź, chlapniemy sobie po małym, bo te wszystkie soki już mnie lekko brzydzą. Hajo! Po takim powitaniu Marcelina spodziewała się zobaczyć teletubisia, ale podniosła głowę i ujrzała pół kobiety. Druga połowa zapewne kryła się w gąszczu Bugenwilli. Ty jesteś Marcelina? spytała połówka po angielsku. Marcelina przytaknęła. Połówka uśmiechnęła się, uradowana. Bi mówiła, że tu jesteś i prosiła, żeby ci dotrzymać towarzystwa przez kilka minut, bo ona ma jakieś kłopoty z połączeniem telefonicznym. Czy mogę usiąść koło ciebie? Jasne. Siur powiedziała bardzo wyraźnie Krzysia Marysia. Mamo, siusiu. Wykonała przy tym wiele mówiący gest zdejmowania majteczek. Mała królewna chce siusiu, zaświergotała domyślnie połówka. Daj ją tutaj, niech siusia na trawę. Wyciągnęła ręce, ale jeśli chodzi o dziecko, Marcela nie miała zaufania do nieznajomych połówek. Wyszła z altanki i pomogła krzysi wysiusiać się pod krzakiem. Przy okazji obejrzała sobie w całości osobę, która je nawiedziła. Była to dama mniej więcej pięćdziesięcioletnia, odziana w szmaragdową szatę, podobną do giezła B. Wyglądała w niej jednak nieco gorzej, była bowiem o połowę grubsza. Chyba jej to nie przeszkadzało. Mam na imię Dulcy. Cieszę się, że Cię tu widzę. To miło, ale czemu właściwie się cieszysz? Przecież mnie nie znasz. Trochę cię znam. Skoro trafiłaś tutaj, to pewnie masz takie same problemy, jak ja i inni. Ależ ja tutaj trafiłam przypadkiem. Parę dni temu nie miałam pojęcia o istnieniu tego ośrodka. Nie ma przypadków, kochana, są tylko znaki. Skoro tu trafiłaś, to znaczy, że tak miało być. Zostaniesz na dłużej. Nic o tym nie wiem. Ja też nie wiedziałam, że tu zostanę. Byłam na rejsie z przyjaciółmi, katamaranem zbiego. Spotkała nas za zła pogoda i wylądowaliśmy tutaj, na Cooper Island, całkiem niespodziewanie. I to mnie też nauczyło, że nie ma przypadków. Te burze zesłały moje dobre duchy, moi opiekunowie. Wierzysz w duchy? Oczywiście. Bi widzi duchy. Może nie mówiła ci tego tak od razu, żeby cię nie przestraszyć, ale ona widzi duchy i w ogóle dużo wie, dlatego może pomagać. Mówiła o wampirach energetycznych i o nierzeczliwych duszach. To na pewno mówiła o duchach ludzi żyjących. Wokół nas mogą być też dusze ludzi nieżyjących, życzliwe nam lub nie. Prawdopodobnie i koło ciebie takie są i szkodzą ci, ale z nimi nie ma problemu. Bi potrafi je odsyłać tam, gdzie być powinny. Nad duszami żyjących nie ma władzy, z kolei one nie oddalają się od swoich ciał zbyt daleko. Więc i tu rozwiązanie jest proste. Trzeba się od nich odsunąć fizycznie. Jak daleko? Im dalej, tym lepiej. A co tu jeszcze robić oprócz rozmów z duchami? Nie śmiej się z nas. Z duchami rozmawia tylko Bi. A my tu po pierwsze dochodzimy do siebie, bo złe duchy potrafią człowieka naprawdę wykończyć. Poza tym uczymy się siebie, uczymy się panować nad własnym ciałem i duchem. Jeśli ktoś chce, bi robi z nim specjalne ćwiczenia oddechowe i medytacje, żeby się dowiedzieć, kim był w poprzednich życiach. Kim byłaś, Dulsi? Córką faraona, nie śmiej się, nie śmieję się. Wiesz, kiedy mi to powiedziała, zrozumiałam, dlaczego tak dobrze się czułam na wycieczce w Egipcie. Naprawdę, Marcelino, czułam duchową więź z piramidami. Słowo ci daję. Która była twojego tatusia? Nie wiem. Jeszcze nie doszłyśmy do tego Zbi. Mówię ci, nie śmiej się z nas, pójdę już. Nie chcę być nieuprzejma, ale to jest pora moich medytacji kwiatowych. Wcielamy się w dusze kwiatów i roślin. To nam później pomaga w uzyskaniu prawdziwej świadomości szczęścia. Szczęście jest w nas, nie w ludziach, którzy nas otaczają, w nas. Ja już tego doświadczam. Ach, co ci jeszcze poradzę? Niech ci serce podpowie i Twoja intuicja, czy możesz o tym wszystkim opowiadać Twoim przyjaciołom. Nie trzeba, żeby się z ciebie śmiali. Szmaragdowa Dulcy zerwała gałązkę pomarańczowej Bugenwilli i podała krzysi. "Oby twoja dusza była jak ten kwiat maleńka, powiedziała i odeszła z dużą gracją, jak na swoją wagę."